Witam Państwa, środa 20 czerwca. Dziękuję, że jesteście z nami. Minęła godzina 13, więc czas na program Kowalski i Chojecki na żywo. Witam w studio przedstawicieli partii Ruch 11 listopada. Prezes Marian Kowalski, pastor Paweł Chojecki. Witam. Witamy Was serdecznie, czekamy na Wasze głosy, tylko Wam powiem na początku, że jest możliwość zadania pytań do redaktor Hanny Shen, bo dzisiaj zaczynamy festiwal Prawdy o Chinach w Lublinie już o 18:00. Możecie przesyłać na maila kontakt@itspodprat.pl Wasze pytania do redaktor Hanny Shen. My całość nagrania, spotkania nagramy, także będzie to też na naszym kanale, ale możecie wcześniej zadać pytanie. I zaczniemy dzisiaj od informacji, która przyszła do nas tuż przed programem, że Komisja Prawna w Parlamencie Europejskim przegłosowała jednak tą reformę przepisów o prawie autorskim, która, tak jak wczoraj mówiliśmy, jest de facto gorsza niż ACTA, która była głośna ustawa kilka lat temu. Artykuł 13, który cenzuruje internet, został przegłosowany 15 do 10 głosami i artykuł 11, czyli ten podatek od linków w proporcji 13 do 12. Tutaj Michał Magórski i cały klub Idź Pod Prąd Trójmiasto ostro działali w tej sprawie jeszcze wczoraj. Wiem, że wysyłaliście maile też do europarlamentarzystów. Tak napisał na Twitterze: towarzysze z unijnego kołchozu dobieli swego i wprowadzają cenzurę w internecie. Mam nadzieję, że Polska kopnie w D tych komuszych nieudaczników i wypiszemy się czym prędzej z tego interesu. No i pytanie do Was, co będzie dalej, bo tutaj Komisja Prawna, ona to przegłosowała, ale wiem, że jeszcze każdy kraj członkowski musi wyrazić zgodę na to. Czy to oznacza początek takiej ostrej cenzury już w internecie? No skoro każdy kraj musi przegłosować, to pewnie to się nie uda wprowadzić w życie, ale będzie to proces długi, bolesny i ludzie stracą poczucie, jakie prawo naprawdę na dzień dzisiejszy jest ważne, co wolno, a co nie. Wprowadzanie takich rozwiązań, a właściwie zawiązań, to trzeba by to nazwać, spowodować może tylko to, że internet zatraci swój pozytywny walor, jakim jest takie swobodne żonglowanie tymi, prawda, materiałami, znaczy w miarę swobodne jeszcze, bo to nie wszystko też można. I myślę sobie, że jednak ci politycy, którym chodzi to po głowie, no niejednokrotnie spotkali się z jakąś tam krytyką w internecie, tak zwaną falą hejtu, ktoś tam od nich jakiś filmik nakręcił, ktoś coś zmontował i tak bardzo im to, taką przykrość im to sprawiło, że stwierdzili: nie będą tu jakieś tam gnojki nam podskakiwać, bo to co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. No wiadomo, że każdy, kto bierze udział w takim publicznym działaniu, czyli w internecie, no spotyka się z falą głównie nieprzychylnych reakcji, ponieważ różne gnidy, korzystając z anonimowości, tylko tam mogą naprawdę żyć. Tak w realu to im nic nie wyszło, ale tutaj to oni sobie portret zrobią, tam taki, siaki, owaki, jazda i wtedy wszystko im wolno. Niektórych taka akurat, mnie nie, powiedzmy sobie szczerze, niektórych to bardzo zaboli, jak o nim coś źle napiszą, coś tam o nim nakręcą. Ja to traktuję jako formę jednak zainteresowania na przykład moją osobą i niezależnie od tego, czy tam piszą źle, czy dobrze, niech piszą, a widać, że kogoś dupa boli, jak piszą źle i nie mogą tego uzewnętrznić gdzie indziej. Ale skoro to rzeczywiście procedura zakłada to, że tam wszyscy po kolei muszą, to tak jak to wprowadzenie przeciwko Polsce tam jakiegoś czegoś tam przez pana Timmermansa, wiadomo, że już cztery kraje powiedziały, że nie wprowadzą, a on będzie i tak swój plan realizował. Dlaczego oni to robią? No bo nie za darmo to robią i takie gnioty produkują. Ja mówię nie tylko w tym kontekście instytucji unijnych, ale krajowych. Niektórym urzędnikom warto by było wypłacać pełną pensję tylko za to, żeby nie przychodzili do pracy i nic nie robili. Mniejsza szkoda byłaby. No niestety, a oni ciągle coś głosują, coś nowego wymyślają. No to ja mówię, płaci się, że nie mieli władzy, to będą mieli z czego żyć, ale żeby nie szkodzili innym. Zapowiadaliśmy, co ta ustawa oznacza dla Polski? No na razie to ona nic nie oznacza, tak jak mówiliśmy, to jest kolejny martwy przepis, ale nie lekceważyłbym tego, ponieważ tu pokazało się kilka zjawisk. Po pierwsze, zapowiadaliśmy, że nie będzie protestów.
No i co? I nie było. Czyli zobaczcie, mieliśmy generalnie rację. Jest cicho tej ustawie. Widać, że te protesty ACTA, zresztą też wtedy o tym mówiliśmy, były sponsorowane. Była to taka próba, jak to się tam obsługuje tę młodzież, jak się ją wyprowadza na ulicę. Ale to było bardzo krótkotrwałe. Tak, to i zaraz poszli do domu i nic się nie stało. Także to była taka próba testy mobilizacji. Nie wiem, czy żeby zobaczyć, jaki jest zakres tej mobilizacji, czy da się to wykorzystać, tę młodzież, do innych celów, długo do kodu. Nie będą... Właśnie o to chodzi. Także to były tylko takie próby. Teraz widzimy dużo cięższy kaliber, dużo większe zawłaszczenie wolności zwykłych ludzi, a protestów ani śladu. Praktycznie klub Trójmiasto coś robi w internecie, ale mówię o masowych protestach ulicznych. Druga rzecz, zobaczcie, że ci demokratycznie wybrani europosłowie są gotowi przegłosować dowolną głupotę wbrew ludziom, którzy ich wybrali. Czyli mamy kolejny twór, rzekomo demokratyczny, który jest całkowicie oderwany od swoich narodów, czyli od swoich wyborców. Czyli widać, że choć jeszcze ten Parlament Europejski nie ma wielkiej władzy, to zbudowanie takiego tworu ponadnarodowego z takimi rzekomymi przedstawicielami narodów, to już jest całkowicie ubezwłasnowolniony twór, którym można dyrygować tak jak zjazdem komunistów tam międzynarodowych, czy moskiewskich, czy czymkolwiek innym. Nie? Czyli jeśli zrezygnujemy z państwa narodowego, nie? To jest takie ostrzeżenie, wniosek dla wolnych ludzi, to jesteśmy już oddani na łaskę właśnie takich złych ludzi, którzy przegłosowali tę ustawę. Nie? Pomimo, że wiedzą, że to jest zła ustawa, wiedzą, że gdyby pytali ludzi o tę ustawę, no to by był sprzeciw i tak dalej, i tak dalej. Nie? Czyli jest to jakiś taki rząd, na razie nie światowy, ale europejski, który absolutnie nie przejmuje się ani Bożym prawem, ani żądaniami swoich wyborców. Jeśli pójdziemy dalej w tym kierunku budowania eurokołchozu, to zabezpieczenie, o którym Marian mówił, że jeszcze tam muszą być zgody państw narodowych, po prostu zostanie nam zabrane i o tym już mówi Macron i pani Macrela, że właśnie się już dogadali, tylko jeszcze nie mówią wszystkim, jakie postanowienia zrobili, żeby zrobić pozór negocjacji z tymi innymi państwami, czyli z Polską i innymi. Jeszcze do tego tak, przejdziemy. Że taki pozór negocjacji nam tam zrobią, ale że już do końca roku powinno być posprzątane. Co dogadani. Dlatego mówiliśmy, że celem Jarosława Kaczyńskiego, kiedy dokonał przewrotu pałacowego i wygonił z rządu ministra Macierewicza, było właśnie to. Na Twitterze podałem, że rząd Morawieckiego oznacza przyjęcie uchodźców. Właśnie wczoraj ten przydupas już się u Makreli zameldował, meldując gotowość do przyjęcia uchodźców. Mówiłem o tym, że to będzie rozluźnienie, a nawet może wejście we wrogie relacje ze Stanami Zjednoczonymi. No, to już teraz nie muszę komentować to. Tylko, że przypominam, że ja o tym mówiłem pół roku wcześniej, a nie teraz, kiedy już się to stało i mówiłem przyjęcie euro. To, co się teraz dzieje, to jest przygrywka do zbudowania Rzeszy Niemieckiej już na terenie całej Unii Europejskiej z jednolitym budżetem, z jednolitymi podatkami i z jednolitą walutą. Takie są zapewne plany tych przywódców Francji i Niemiec, ale jeszcze oczywiście się nie budzi niepokoju Europejczyków, którzy mają teraz sobie pojechać na wakacje i w zadowoleniu tam się trochę jeszcze pobawić, a później bydło się zagoni do roboty po wakacjach. Także taki jest plan. Jeśli chodzi o te media, bo to się odbije na właśnie takie stacje telewizyjne, czy strony internetowe podobne do naszej. Pamiętacie, jak chyba pół roku temu, czy trochę więcej, ogłosiłem taki plan, że musimy zbudować kopię, iść pod prąd za oceanem w Chicago. No, widzicie, że ten plan nie był zły i dobrze, że już działamy na tym froncie. Pozdrawiamy widzów w Chicago. Cieszę się, że się tam organizujecie i mam nadzieję, że niedługo ten plan zbudowania kopii iść pod prąd za oceanem się zrealizuje. Właśnie miałam was pytać, jak możemy się przed tym bronić, bo... Obrona jest przygotowana.
Tak, jeśli chodzi o inny sposób docierania, bo tu mówimy o internecie, no jak możemy tak jakby obejść też internet, jeśli ta cenzura rzeczywiście będzie największa w internecie, to jak możemy starać się obejść tą cenzurę? No, w internecie jak będzie, to się nie obejdzie w internecie, no ale z drugiej strony ja jestem ciekaw, czy zdali sobie ci ustawodawcy sprawę z tego, co tak naprawdę może się stać. I tutaj w zasadzie podejrzewam, że oni będą gadać długo i to się z tym boksować, ale tak naprawdę z tym nic nie zrobią. No, tak bym chciał i przypuszczam, to potwierdzają poprzednie przykłady ich działalności, nie dopnął swego, bo to jest taka, to gremium tego komisariatu brukselskiego, to jest banda takich outsiderów, którzy muszą pokazać, że mają władzę. No na razie straszą przy innej okoliczności, że pieniądze zabiorą, ale z drugiej strony muszą straszyć czymś jeszcze dodatkowo, bo niektórzy przyzwyczaili się do braku pieniędzy. To nie jest specjalny straszak. Także ja wątpię, czy to tak się da wprowadzić w takiej najbardziej dotkliwej formie, ponieważ no tutaj sama istota internetu zostałaby i atrakcyjność internetu podważona. No to by się wiązało z rozmaitymi też, prawda, konsekwencjami, no, praktycznymi, ale i finansowymi. No, ktoś tam żyje z jakichś reklam zamieszczanych na boczku, które przy okazji gdzieś tam skakują, wyskakują. Także no, to jest zbyt rozległe pole do tego, żeby wprowadzić w życie, żeby ta grupa osób akurat szybko i całkowicie spełniła swoje marzenia, to od razu powiedzmy, to jest ich marzenie. Także ja bym tutaj, oczywiście to nie mówię, że Polacy nic się nie stało, tutaj trzeba o tym cały czas przypominać, bo o paru innych rzeczach mówiliśmy, na przykład, tylko broszurę pokażę w ramach retrospekcji, też tam miał być Polacy, nic się nie stało, a pokażę to po 15 latach, jest aktualne. Także tutaj uważajmy, to trzeba cały czas ten temat obserwować i jasno mówmy, że dzisiaj Unia Europejska przestała być projektem wolnościowym, tylko idzie po prostu w kierunku jakiegoś takiego nowego Związku Radzieckiego z wszelkimi tego konsekwencjami. A to też protesty ACTA pokazały, że rzeczywiście, jeśli chodzi o takie wolnościowe podejście, to tutaj jeszcze młodych ludzi można trochę pobudzić, że rzeczywiście ta sprawa walki z cenzurą w internecie jeszcze porusza młodych ludzi. Moim zdaniem to nie było poruszenie wolnościowe, tylko bardziej takie, jak się komuś zabiera zabawki, bo cała motywacja dotyczyła temu, czy będzie można oglądać filmy bez opłat lub pornografię. I to nie nazwałbym to wielkim dążeniem do wolności, raczej ludzie, którzy praktycznie sporą część swojego życia spędzają w internecie przed ekranami, nagle zobaczyli widmo, ktoś ich postraszył, że rodzice im zabiorą komputer, no i oni poszli się buntować, także tak rozumiem tamte protesty wobec ACTA. Tutaj widać, że kiedy chodzi o obronę wolności słowa, no to już tych młodych ludzi nie ma. I też jest dosyć cicho w polskich mediach. Co ciekawe. Oni to nawet nie wiedzą w ogóle, co się dzieje. Także jak my powiemy, to za dwa dni tam może Telewizja Republika się ocknie i coś powie. Tego nie można wpisać w kontekst walki dwóch partii politycznych ze sobą. Nie wiadomo, jak o tym mówić też. Czy to jest wina wrednego talibanu pisowskiego, czy targowiczan platformerskich. No i to jak to sprzedać takiemu widzowi, który chce wiedzieć, to Kaczyński to jest ostatni szubrawiec, czy bohater narodowy i Schetyna podobnie. No, to się nie da tak. To jest jednak okoliczność obciążająca obie cały strony. Establishment. Dokładnie. Tutaj zarówno Prawo i Sprawiedliwość, jak i Platforma Obywatelska i PSL i SLD, bo teraz jako koalicjanta PiS sobie dobiera już SLD, idą ręka w rękę. Co można udowodnić, pokazując cały czas rozwój kontroli elektronicznej obywateli. To zrobił Morawiecki przez to SS, które 24 godziny na dobę wszystkich biznesmenów, czy nawet drobnych przedsiębiorców szpieguje. Już każdy przedsiębiorca dostał takiego maila od banku swojego, gdzie bank mu powiedział, że w każdej chwili jego konto może być zablokowane bez podawania przyczyn i bez ostrzeżenia go, że to zostało zrobione. Czyli no to SS, porównanie do SS jest najlepszym tutaj
rzeczywiście odpowiednim językiem do określenia tej niegodziwości, którą robi rząd Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj. Sprawa dowodów osobistych, które cały czas praca nad tym, żeby to były chipy w kartach tych plastikowych i zmiana istniejących dowodów osobistych cały czas się dzieje. Ogromne nakłady, to zdaje się w serwisie, dzisiaj będziemy jeszcze o tym więcej mówić, na spopularyzowanie płatności bezgotówkowej, że się wszędzie wsadza te terminale do przyjmowania płatności kartą. Ponad 60% polskich gmin właśnie przystąpiło do tego. Właśnie o to mi chodzi, że nawet w radiowozach, wyobraźcie sobie, już montują, żebyś kartą mandat płacił, nie? Czyli cały czas pieniądze polskich podatników, ciężko zarobione, idą na te fanaberie eurokratów, żeby całkowicie zinformatyzować kontakt między człowiekiem a państwem. I tu zarówno ekipa PO-PSL, jak i dzisiejsza ekipa PiS-SLD robią dokładnie to samo. Także absolutnie na najgorszym polu zagrożenia wolności, bo właśnie zagrożenie wolności przyjdzie ze strony elektronicznej. Te partie, które się lansują jako prawicowe, absolutnie nie, albo udają, że nie wiedzą. W przypadku niektórych posłów czy pani posłanek, takich jak pani profesor idiotka Pawłowicz czy poseł kretyn Susłow, ja się zgodzę, że oni mogą nie dostrzegać zagrożenia, ale myślę, że jest tam dużo cwaniaków. Morawiecki myślę, że należy do jednych z nich, pomimo że wygląda jak taki wieszak zagubiony w szafie, ale mimo wszystko myślę, że to jest jednak cwaniak, bo jak Niemcy go wybrali do swoich działań niszczących Polskę, no to wiedzieli, kogo wybierają. Także oni ręka w rękę niszczą Polskę na najgorszym tym obszarze kontroli elektronicznej i albo nie wiedzą, bo są kretynami z tego pisowskiego betonu, albo są świniami, które sprzedadzą Polaków właśnie w jasyr tej nowej biurokracji Rzeszy Europejskiej, którą próbuje budować Merkel. Nadzieja jest w Trumpie, który akurat planuje kopnąć w dupę tę grubą Niemrę i może coś z tego wyjdzie, bo już ten bawarski polityk się szykuje. Zaraz przejdziemy do Donalda Jeśli Trumpa, można, Marian Kowalski. Jesteśmy przy tych lokalnych wątkach. Akurat, na razie lokalnie. Nie wiem, czy to użyć słowa, że Lublin jest w awangardzie, czy w zaścianku, bo akurat w Lublinie sprawa jest odwrotna. I to na bardzo konkretnym odcinku, bo ja miesiąc w miesiąc kupuję bilet parkingowy, żeby stawać pod redakcją, po żmudnym poszukiwaniu miejsca zresztą. Bo, czyli płacisz bo i jeszcze do tego musisz cierpieć. No to, że cierpieć muszę i płacić, to ja przywykłem, w Polsce żyję. To ja tutaj nie dziwię się temu. Pan prezydent jeszcze ustawił gigantyczne donice z herlowymi drzewkami akurat przy krawężniku, żeby po zapłaceniu nie można było stanąć i tak. Ale akurat w tym miejscu, gdzie się wykupuje ten abonament parkingowy, można płacić wyłącznie gotówką. Oj! To nie wiem, no to co ja na to... Ja nie wiem, czy to wygra wybory, jak to taki zacofany ten żuk. Na razie obiecał w ramach kampanii, oczywiście tej kampanii wyborczej, której jeszcze nie ma, obiecał, że osoby w emeryci, zdaje się, będą mogli jeździć autobusami za darmo. No ale dobrze zrobił, bo ja w swojej hojności, szczodrobliwości obiecuję, że wszyscy będą jeździli za darmo, bo koszt utrzymania tych kanarów, sprzedaży biletów i tego całego burdelu jest tak wysoki, że jak będą zaczęli jeździć za darmo, to będzie taniej. Oj, to może przyciągnąć sporo wyborców. Jeśli chodzi... Tylko, że teraz problem, czy te obietnice dawane w kampanii, której nie ma, czy one są w jakikolwiek sposób wiążące? No ja daję, jak ja składam obietnice nawet w kampanii, której nie ma, to są wiążące. Ale czy żuk? Bo ja nawet nigdy nie wygrałem żadnych wyborów, a już spełniłem jeden ważny swój postulat. Nie wiecie jaki? Obiecywałem dawno, dawno temu, że jak wygram wybory, jakieś tam już nie pamiętam jakie, to dzień moich urodzin będzie wolny od pracy. A, no właśnie. No i jest 15 sierpnia. Człowiek, który spełnia swoje obietnice. I po co mi władza, jak i tak się stało?
No nie wiem, co na to, bo powstała taka specjalna fundacja Polska Bezgotówkowa i tutaj no może by się czepili jakoś prezydenta Żuka, no bo taka dyskryminacja w sumie. Nie, no akurat to on tam nie zauważył i nie wie, to lepiej... Już teraz wie i teraz nie już... przypominać lepiej. Ale okaże się niedługo, jak będę po kolejny bilet występował za jakieś 2 tygodnie. Że już gotówką czy nas oglądają, nie czy nie. Na pewno oglądają nas i naszą siedzibę, bo tylko jak zgłosiłeś swój start w wyborach na prezydenta miasta Lublin, to konserwator zabytków miasta Lublin po roku wiszenia naszych ozdób tutaj w oknach kamienicy, którą wynajmujemy, gdzie nikomu to nie przeszkadzało, nie było żadnego problemu, ogłosiłeś swój start w wyborach i już dostaliśmy pismo od konserwatora, który oczywiście jest apolityczny i w ogóle się z prezydentem Żukiem w tej sprawie nie kontaktował. Przypadek. To jest zupełny przypadek. Lubelski konserwator zabytków już tu nakazał nam zdjąć podobizny Mariana Kowalskiego i moją z naszych okien. Także tu polityka i władza jest w ogóle ślepa i sprawiedliwa, jak widzicie. Ciekawe, jak zareagują na dzisiejszy festiwal prawdy o Chinach i wizytę redaktor Hanny Shen. Bo to no może wyślą się... policję, znaczy to Straż Miejską. Będą wszystkim szczęki zakładać tu w okolicy. Mogą tak zrobić. Jeśli chodzi o urzędników, no to są przedstawiane w zasadzie same korzyści, żeby właśnie Polska stała się bezgotówkowa. Tutaj Tomasz Włodarczyk z Krajowej Izby Rozliczeniowej mówi tak. Możliwość płacenia w urzędach kartą i telefonem nie tylko zwiększa wygodę klientów, którzy preferują takie sposoby płatności. Skraca także czas obsługi mieszkańców przez gminę, a więc usprawnia jej funkcjonowanie. Obniża także koszty obsługi płatności w gminie. No w zasadzie, no tak jak patrzeć, no same korzyści. No, a ja jeszcze nie słyszałem, żeby w państwie sowieckim to nawet okoliczność doniesienia na własnego ojca była przedstawiana jak cnota. Nawet jak się potem trafiło do domu dziecka, a potem do obozu pracy. Tylko zależy, czy my jesteśmy ludźmi sowieckimi i uwierzymy w takie pierdolamento, czy mamy swój rozum i wiemy, że ktoś tu próbuje dobrać się do naszych portfeli i nawet za skórniaków. Ja, moi drodzy, po staroświecku, tym, co mogą, radzę, żeby trzymali w zasięgu ręki jakieś dolary zawsze i coś ze złota. Bo za okupacji, za komuny, to zawsze był najbardziej rozsądny wariant w takich okolicznościach. No i oni to przewidzieli, dlatego chcą zaczipować i wtedy już i złoto, i dolary nie pomogą. Musisz mieć chipa. Ty wierzysz jednak, pomogą, że pomogą. Pomogą. Ja przypomnę takie zdjęcie niedawno, jeszcze gdzieś w domu miałem w Lublinie przy takim jednym targowisku za okupacji. Pod gigantyczną tablicą, że handel mięsem karany jest śmiercią, stały kobieciny ze wsi tam z rąbanką w koszykach, a obok dwóch żandarmów niemieckich, którzy dostali już dzienną łapówkę. Paliło papieroski. I też na to oko przemykali, to nie jest tak, żeby dały. No, ile rzeczy za komuny było zabronionych, a dolary wolno było mieć i handlować? No nie wolno było handlować. Zakazy na nas dobrze działają. Ale peweksy sama komuna otwierała, żeby te dolary z ludzi wyciągnąć. Ja tutaj jestem bardziej sceptyczny i no, jeśli Biblia przed tym ostrzega, to jest poważna sprawa, bo wiesz, wtedy jeszcze można było kontrolować trochę ludzi, ale towary nie były kontrolowane. A teraz, właśnie, teraz jest taki plan, on już jest wdrażany zresztą na całym świecie, chipowania towarów. A. Czyli, że każda rzecz będzie miała swojego chipa. To rzekomo tam ułatwi kontrolę, dystrybucję, zarządzanie firmami i usprawni. O te wszystkie kucypały, które ten oszust z rządu tam mówił, to wszystko, te argumenty są. I teraz wychodzi cokolwiek z fabryki, z gospodarstwa rolnego, no to ono już jest zaczipowane i ono już w systemie centralnym jest. I teraz wiesz, nawet taki żandarm jakby chciał wziąć łapówkę, to jak ma dojście do systemu centralnego? To się zgadza. Tu jest zagrożenie. Oczywiście, że w takiej... trudno to będzie wprowadzić. W takiej masówce to coś już... Co będą ludzie kombinować, no to oczywiste, nie? Szczerze, ale skala się zmniejszy. Że tam powiedzmy sobie, no tak czy siak system nie będzie w 100% hermetyczny, oczywiście dzisiaj są większe możliwości dobrania się do tyłka, no bo tak, załóżmy. Ktoś pracuje w jednym miejscu i dostaje pieniądze, prawda, na konto. Płaci wyłącznie kartą. Robi zakupy płacąc kartą, najczęściej w tym samym sklepie. No to po miesiącu wiemy, jaką dietę stosuje, prawda, jakie kosmetyki. Mówiąc krótko, jak się prowadzi. I nie trzeba gmerać po śmietnikach, żeby o tym człowieku wiedzieć, bo wszystko pik, 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 pik. No i już, no to jest technicznie, już to się już dzieje nawet. A.
To już się dzieje, to przecież widać szczególnie w internecie, jak każdy z nas jest profilowany za pomocą różnych czy zakupów w internecie, czy przeglądanych stron w internecie. Jakie muzyki słucha na YouTubie. Ściąga czy nie ściąga. Być może nawet śledzą konwersacje i tu wiedzą, co myślisz w jakiś sposób, co polubiasz, to na pewno jest śledzone. Przecież teraz Facebook całe swoje archiwum dał Chińczykom, komunistom chińskim, tej firmie, którą Lewandowski, nasz Heros od siedmiu boleści, ale tego nie komentujemy, on właśnie reklamował. Widać, że po prostu dzisiejsi sportowcy, ci najlepiej opłacani, oni absolutnie zatracili poczucie honoru i poczucie patriotyzmu. Także nic dziwnego, że oni grają jak jacyś najemnicy, jak Fleje i tak dalej, jak Lewandowski się z komunistycznym telefonem, wielki Polak, patriota, pokazuje za pieniądze, sprzedaje Polskę za pieniądze. No to nic dziwnego, że on później gra jak Ofley, no. Na rosyjskim mundialu. Jeśli mówimy jeszcze kończąc temat pieniędzy, no tutaj właśnie jak wspomnieliście, Merkel i Macron planują już tą wspólną strefę euro, strefę budżetu, no i chcą, żeby ona zaczęła obowiązywać już za 3 lata. Merkel podkreśla, że jest to nowy rozdział w reformach Unii Europejskiej. Tak naprawdę nie mówią szczegółów, ale chcą, żeby ta strefa nas uchroniła przed kryzysami. I jakbyście może wytłumaczyli też naszym widzom, o co im chodzi i jak Polska się ma do tego, skoro jeszcze u nas nie ma waluty euro. Czy na nas też jakoś coś planują na Polskę? Oni myślą tak, jak wszystko będzie pod kontrolą, to będzie ład, spokój i porządek. Tak oni sobie kombinują. No i to wprowadzają. Oni nawet może w to wierzą, niektórzy z nich. Że pełna kontrola uchroni nas od wszystkich kłopotów. Nie będzie kryzysów. O, no, przecież ja nie jestem aż tak stary, ale wiem, że te najbardziej zamordystyczne reżimy to pierwsze w kryzys wpadały. To nie jest nic tutaj mądrego się nie uchwali, to nie wystarczy, jak tam 1000 zindoktrynowanych towarzyszy skretyniałych zagłosuje, że będzie dobrze. No to co mogą głosować, aż dostaną czyraków pod pachami i trzymania ręki w górze, nic to zupełnie nie pomoże. No oczywiście, że Niemcy i Francja knują spisek, no to my wiemy jaki i o co tu chodzi w istocie. No ale proszę bardzo, czy Unia Europejska jako w momentach tak naprawdę kryzysowych, to co, jakieś tam przejawy solidarności były, czy nie? No, Grekom to zaproponowali takie warunki, że w pięty im poszło. Jak się skończyło w Grecji? No, że muszą Chińczykom oddawać część swojego terytorium. To taka to jest solidarność unijna i było euro. Tylko to jest taki szantaż. Jak nie będziecie nas słuchać, to wam nie damy pieniędzy. No ale skąd Unia ma pieniądze? No od nas, to Polska płaci składkę, no to kto to komu łaskę robi? Jeszcze jest teraz coś takiego, że my już teraz ostatnia perspektywa brania tak zwanych na czysto pieniędzy. Jakie one na czysto? To ja wiem. No biorą od wszystkich, a dają swoim. To wiadomo, że teraz ten proceder zakładania firmy i brania pieniędzy na tę firmę, to w zasadzie jest taka najbardziej popularna metoda wydojenia głupich urzędników. Efekt jest taki, że tam po roku czy po półtorej w co drugim domu bezrobotnego to jest wspaniałe wyposażenie biurowe. Ale jak się rozwija przedsiębiorczość w Polsce. No zajebiście. No, po co szewcowi tam komputery, tak? To on powinien mieć niski czynsz i bez ZUS-u i by nie potrzebował żadnych unijnych dotacji, by tam reperował buciki. A jak koszt naprawy butów jest wyższy niż, prawda, cena na nowego obuwia, no to wiadomo, że takie zawody upadają. Ale na kogo to działa? Na próżniaczą klasę polityczną. No bo tym durniom, którzy myślą, że pieniądze biorą się z głosowania i z Unii, no to dla nich to jest straszna rzecz. To oni kombinują, jak to uczestniczyć w tym podziale pieniądza. Ale ludzie, którzy wiedzą, skąd się biorą pieniądze, czyli z tego, że z pracy, no to mówią tak, no to co z tego, że wy nam nie dacie? My sobie wypracujemy, tylko kwestia, żeby oni nam przestali zabierać, żeby oni naszej przestrzeni gospodarczej nie czyścili. A tak niestety w Polsce jest. No i Polska, jeżeli, ja mówię jasno, trzymanie się twardo tej linii, wpisanie w konstytucję, tak jak prezydent Duda mówił, że z Unią, no mówię tak, a jak co, a jak Unia się rozpadnie z woli Niemiec i Francji, to co pan powie, to nieważne, bo polska konstytucja im nie zabrania? No to takiego mamy prezydenta, takich mamy urzędników, no to taki jest na nich straszak. Na mnie to straszak nie jest żaden.
I myślę, że każdy rozsądny Polak powinien jednak brać pod uwagę taką okoliczność, że z dnia na dzień, dosłownie z dnia na dzień, można będzie zastosować, wprowadzić w życie naprawdę wolnościową politykę gospodarczą w Polsce. I nie pytać nikogo o zdanie. Wystarczy naśladować wzorce z innych państw, chociażby skala podatkowa, czy system, prawda, emerytalny. I wcale to nie wymaga wielkiego, prawda, naciągania reżimów unijnych, tak jak z tym reformą systemu sądowniczego, żeby Polakom poluzować życie. A wtedy przestaną zakładać firmę po to, żeby sobie kupić drukarkę, komputer i tam flamastry we wszystkich kolorach tęczy na koszt podatnika. Tam i zupełnie niepotrzebne zresztą i utrzymywać fikcję, że miał firmę przez rok. Ale to znaczy, że Polska będzie musiała wyjść wtedy z Unii Europejskiej? Nie, jestem przeciwny takim mówieniu, jak to mówię, osaczaniu kłusowników w lesie, jadąc do nich w nocy na kogucie i tam nie. Ich trzeba złapać po cichutku za dupę. No po co mają wszyscy wiedzieć? Pastor Paweł Chojecki. Jeśli chodzi o wyjście z Unii? Wyjście z Unii i też to wcześniejsze pytanie o strefę euro. Z czym to się wiąże dla Polski? No, strefa euro wiąże się oczywiście z totalną kontrolą i pozbawienie nas jednego z ostatnich atrybutów suwerenności, czyli złotówki. To o to chodzi, żeby Polska wtopiła swój budżet do budżetu niemieckiego. Francja bardzo chętnie to robi, ponieważ jest zadłużona, a Niemcy mają nadwyżkę budżetową, bo okradli całą Europę w wyniku podboju zwanego Unią Europejską. No to Francja teraz, no to my z wami tu będziemy rządzić, no bo wy nas potrzebujecie, bo tam duże państwo i tak broń dalej. Jądrowa. Broni mamy takie, a jaką historię piękną. Jak nie? Pięknie defilujemy. No właśnie, maszerujemy, jakie mamy fajne te różne nakrycia głowy. I pięknie tak podejmujemy głowy państw. Tak, tak. Także my się wam przydamy. Także Francja tutaj... Pierś wypina. Oczywiście ta elita francuska, bo zwykli Francuzi to już powoli mają dosyć, bo solidaryzują się z Włochami, z rządem Włoch, już nie ze swoim rządem, zobaczcie, zwykli Francuzi, nie ze swoim rządem się solidaryzują, tylko z rządem włoskim, który powiedział... Won tym wszystkim przemytnikom ludzi, którzy chcą zniszczyć naszą cywilizację przez najazd nachodźców. Także elitka francuska tu patrzy, komu się sprzedać, bo już widzi, że to państwo im się całkowicie rozłazi i mówi, o, Niemcy to taki solidny partner, mają pieniądze, no to będą dalej utrzymywać i płacić na szampańsko je i kawior, nie? Także, bo tu chodzi o to, kto będzie płacił za ich rozrywki, nie? To w całej tym chlewie elit brukselskich o to chodzi, a pracować mają no tacy zwykli, prości ludzie. Czym dalej na wschód, tym ciężej mają pracować. No taki jest plan europejski. No co tu dużo gadać, Polacy się o tym przekonali, że no w pewnym momencie to oni byli tą świeżą krwią. Teraz już przyszli tam, zdaje się, w Anglii, no to już Rumuni i Bułgarzy chyba są tą tak świeżą krwią, że jeszcze taniej pracują niż Polacy. Nie? Polacy już się tam troszeczkę ustawili, już wiedzą jak to hula, nabyli nieruchomości, już troszkę poszli też wyżej w strukturze społecznej, a teraz na to najcięższe, najniżej płatne prace robią Rumuni i Bułgarzy, za parę lat to będą Ukraińcy, nie? No taki jest plan, no gdzieś to się musi skończyć, jak się to skończy, a wtedy wszystkich zaczipujemy. I będzie równo i sprawiedliwie i nie będzie kryzysów. No taki jest plan europejski. Żeby nie było to kryzysów. Jest prosty europejski plan. Oczywiście w tych systemach komunistycznych, które próbowały ten zamordyzm gospodarczy wprowadzić, zawsze czego na początek zabrakło? Papieru toaletowego. I kryzys się dopiero zaczął, ale w kiblu. Teraz właśnie. Bo nie chyba... musieli drukować tyle gazet propagandowych. Wenezuela chyba przeżywa ten kryzys kiblowy. A przypominam, że i ważna reforma komunistycznych Chin to była reforma czterech wiatrów. Czyli kibel w każdej zagrodzie, nie? I tam różne i kamera kapustę oczywiście. Kapustę strączkowe i tam nie wiem, jakie tam pozostały. Także oczywiste jest, że takie scentralizowanie gospodarki, zaczipowanie wszystkich i wszystkiego doprowadzi do ogromnego kryzysu na rynku podstawowych potrzeb. I jeśli byście sobie otworzyli Księgę Apokalipsy, kiedy już rozpoczyna się rząd światowy, to co jest pierwszym jeźdźcem Apokalipsy? No najpierw jest tam podbicie niedobitków, żeby tam, wiecie, no kto jeszcze tam łeb podnosi, to mu w łeb. Ale co zaraz potem się dzieje w sferze gospodarczej? Pierwsze zjawisko czasu Apokalipsy w obszarze gospodarczym. To jest wielki głód.
proszę bardzo sprawdzić sobie, tu jest Biblia. Ale Paweł, jak jest głód, to po co papier toaletowy? Przecież to logicznie. To jak się poprawi, jak zlikwidują głód, wtedy będzie brakowało papieru. I tak w kółko gonimy króliczka. A w wolnym świecie to się wszystko dzieje samoistnie. Każdy wie, czego ile potrzebuje. Jak nie ma, to sobie wyprodukuje. Jak nie umie wyprodukować, to pomyśli, gdzie kupić, z kim się wymienić. I tak to od tysiącleci działało. Dopóki nie pojawił się komunizm i pomysł, że państwo wszystkim się zajmie. To jeśli chodzi o starcie wolnego świata właśnie z organizacjami międzynarodowymi, tutaj dzisiaj mówimy o UE się sypie, z NATO też są pewne problemy, ale przechodzimy właśnie do ONZ-u, bo ambasador USA przy ONZ Nikki Haley powiedziała, że Stany Zjednoczone wycofają się z Rady Praw Człowieka ONZ i takich naprawdę mocnych słów użyła Nikki Haley, powiedziała, że działania Rady są niegodne swojej nazwy, powiedziała, że ta Rada jest obrońcą łamiących praw człowieka i szambem politycznych uprzedzeń. No pięknie, a wy mówicie, że my tu ostry język mamy. No w ONZ-cie takie same pierfomy, no. Bardzo się cieszę, że Ameryka wprowadza pewien taki ożywczy powiew do tego właśnie szamba ONZ-u. Wczoraj mówiliście, że Donald Trump właśnie wraca stolik, że nie przejmuje się tymi jakimiś międzynarodowymi układami, tylko po prostu prowadzi samodzielną, niezależną politykę. Tutaj co prawda USA ostrzegała tą Radę Praw Człowieka ONZ, że jeśli oni właśnie nie zaprzestaną pewnych działań, to po prostu USA wycofają się z tej Rady. Tutaj też Nikki Haley zarzuca takie chroniczne uprzedzenia wobec Izraela. Tej Radzie też mówi, że tak naprawdę Rada ma, członkowie tej Rady, niektórzy łamią prawa człowieka, ale w ogóle nie są z tego rozliczani, między innymi Chiny, to Stany Zjednoczone są tym wrogiem. No i pytanie do was, dlaczego akurat teraz USA zdecydowały się na ten krok? No i jakie mogą być dalej tego konsekwencje? Czy to koniec USA w ONZ? Nie, myślę, że tam nie we wszystkich przynajmniej tych odnóżach. No, tam Rada Bezpieczeństwa jednak jest miejscem, gdzie prawda na żywo się dyskutuje aktualne te wydarzenia, które dzieją się przy pomocy także broni i tam się podejmuje pewne decyzje i żeby prowadzić tak zwane interwencje, które niektórzy mówią, że to były wojny wywołane przez Amerykę, to były właśnie interwencje Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale że tylko Amerykanie potrafią i mogą wojować, no to biorą na siebie najczęściej, to czy tam Brytyjczycy jeszcze, no czasem Francuzi, ale to wszystko się przypisało Amerykanom, tacy kłamcy internetowi. ONZ tu nie krytykują, że to były decyzje o Organizacji Narodów Zjednoczonych. Tak, no głupcom łatwo kłamać, a szubrawcy wykorzystują pewne udogodnienia techniczne. Akurat to, o czym mówimy, czy jakaś tam, jak to się nazywa? Rada Praw Człowieka ONZ, to jest stosunkowo taki nowy, od 2006. Nowotwór, tak, nowy twór. Jak jest już ta Rada Bezpieczeństwa, no to w zasadzie tam kwestie, kto z kim wojuje, kto nagina najważniejsze takie wrażliwe, te cięciwy. No to tam się reaguje. Tutaj to jest takie ciało, które w zasadzie tylko lewackie ćwiczenie kogoś, kto nam się nie podoba. Nie ma tu jakichś takich wykonawczych możliwości, tylko to jest takie psucie komuś opinii. Wiadomo, komu się psuje opinię, najczęściej tym, którzy dobrze rządzą swoimi krajami i uważam, że reakcja Stanów Zjednoczonych jest jak najbardziej słuszna. Ale dlaczego akurat tej... Zobaczcie teraz, jak ważne jest bycie w sojuszu z Amerykanami. Jak ważne. I te 6 milionów Żydów w Stanach Zjednoczonych, jak ważne jest. Bo oni mogą do Palestyńczyków tam napierdzielać, a jak ktoś będzie szumiał w Nowym Jorku, to oni powiedzą, tak, to se szumcie, ale bez nas. I co nam zrobicie? Nie chcemy brać w tym udziału. I teraz dlaczego Polaków się cały czas utrzymuje w takiej nienawiści wobec Żydów generalnie? Zwłaszcza to mówią tacy żydowskiego pochodzenia agitatorzy udający przywódców ruchu narodowego. To w Polsce bardzo często przypadłość. Mówisz o kolorze brown? Nie chcę. Brodaci? Mądremu nie trzeba dawać na łopacie, a głupiemu nie pomoże. Tak, to prawda. Bo zwróćcie uwagę. Państwo Izrael. Małe. Co tu dużo mówić? Położenie do dupy, tak? 6 milionów Żydów w Ameryce i tu taki, powiedzmy, to ich żydostwo to jest takie mocno naciągane, jak czepek kąpielowy na afro, no to wiadomo. Tylko nam się opłaca, no bo to jest silne lobby. A dlaczego 10 milionów Polaków w tym samym kraju, w położeniu znacznie lepszym, nie może takiej mieć asekuracji?
bo się wbija patriotycznym siłom w Polsce od dawna coś takiego, że Żydzi są wrogiem Polski, Amerykanie są na ich postronku, no to wtedy z Polskę można sobie przekopać kto chce, bo w innej sytuacji byłoby to nie do zrobienia. I to jest, właśnie pokazuje istotę, siłę mniejszości narodowych aktywnych w Stanach Zjednoczonych, aktywnych, nie takich, że tam siedzę w domu, ja, bo mi źle, aktywnych w Stanach Zjednoczonych i siłę tego państwa w obronie swoich sojuszników, nawet jeżeli to jest kosztowne, a niejednokrotnie niepopularne, a zwłaszcza niepopularne. No i też a ja to... proszę was tutaj to, o czym mówimy, o tym chipowaniu, o tych historiach, o cenzurze w internecie, są rzeczy, że tak powiem, istotne, bo rozgrywają się dziś. A jak ja włączę sobie w internecie tych gwiazdy polskiego antysemityzmu, to czym straszą? Że 30 żydowskich komandosów okupuje Polskę! A oni takie zuchy, zamiast na konie siadać, tych Żydów gonić, to siedzą w dupę grzeją, kawkę piją i Polska w niebezpieczeństwie, Polska upada, patrzcie na mapę Polski, Polski nie ma, a jak kawkę piję, w dupie mam. Zuchy na koń, jazda tych Żydów za dupę. Polskę Żydów 30 ukradło wam spod dupy. To jak wyjdziecie z tego studia, to wpadniecie w otchłań. Polski nie ma. A może jest? A może to oni debile? A może kretyni ich słuchają? A może Polaków straszył czym? Duchem? Sami sobie prześcieradło nam wkładają i dzwonią. Straszy, to nie wkładajcie sobie prześcieradła na głowę, nie dzwońcie łańcuchami, nie straszcie Polaków, tylko zacznijcie uprawiać politykę opartą na prawdzie i konkretach. No i właśnie dlatego tak bardzo boję się telewizji iść pod prąd, bo ktoś im to powie w twarz. Wracając do tej komisji, czy tam jak to się nazywało? Rada Praw Rady... Człowieka. Ja wiem, jak się nazywa, a wszyscy o tym mówią. Rada Praw Człowieka ONZ, w której są Chiny. Jakiś no, sztuczny, głupi twór, który myślę, że ma tylko postulaty światowego lewactwa, bezbożne postulaty przyszłego rządu światowego wprowadzać. Myślę, że oni głównie to się zajmują walką z małymi dziećmi, propagowaniem właśnie jako prawo człowieka i dlatego konserwatywni, chrześcijańscy, biblijni, Amerykanie mówią cmoknij misia, wiesz gdzie, nie? I bardzo się cieszę z tej decyzji, zresztą to nie jedyna. Wcześniej Amerykanie wyszli z tego ONZ-owskiego dziadostwa zwanego UNESCO, gdzie rzekomo kultury się chroniło. Dobra, jeszcze rozumiem, jak tam jakieś zabytki chronili, ale co, jak ISIS rozwalał wszystkie te starożytne... To nie chronili. To gdzie było UNESCO, nic nie pomogło, ale na pewno kulturę tęczę gejowską to będą chronić, bo to kultura i tak dalej. Także absolutnie nie żal tych debilnych lewackich organizacji. Bardzo dobrze, że Stany Zjednoczone, tak no właśnie, tak jakśmy wzywali Jarosława Kaczyńskiego, no ale on niestety absolutnie nie dorósł do tej roli, którą mógł odegrać w historii. Jarosławie, kopnij i wywróć okrągły stół. Widać, że Trump rzeczywiście kopie te wszystkie lewackie organizacje, wywraca je, bo bez Ameryki, bez amerykańskich pieniędzy, to te organizacje mogą sobie, wiecie, na flecie grać i jakieś swoje tam trele, morele, ale żadnych realnych działań w świecie nie zrobią. Podobnie to porozumienie paryskie, klimatyczne i parę innych tego typu rzeczy. A o co poszło? Poszło o Izrael, bo ta organizacja i zresztą cały ONZ zdominowany przez państwa lewackie, komunizujące, związane z Moskwą lub Pekinem, cały czas jakieś rezolucje antyizraelskie tworzy. A Stany Zjednoczone mówią, nie zgadzamy się, by w ten sposób faworyzować Izrael. My chcemy, żeby Izrael traktować równo, czyli jak komunistyczne Chiny mają prawo mówić komukolwiek o przestrzeganiu praw człowieka, kiedy one mordują z nakazu państwa miliony, setki miliony dzieci, mordują, polują na ludzi, żeby im wycinać organy. Jak to będziemy widzieć na tym festiwalu Dni Prawdy o Chinach w Lublinie dziś i jutro, jak takie państwo ma jakiekolwiek moralne prawo pouczać inne państwa w dziedzinie przestrzegania praw człowieka. Ale i tu jeszcze ten wątek eschatologiczny, dlatego wszyscy chrześcijanie, którzy studiują Biblię, widzą, że w naszych czasach następuje ogromna kumulacja
jednoczesna wszystkich tych wydarzeń, o których mówi Księga Apokalipsy. Zaczęliśmy od chipowania, a teraz mówiliśmy o głodzie też, który w wyniku tej totalnej kontroli nastąpi, a sprawa Izraela. Jeśli przeczytacie Księgę Apokalipsy, to mamy rząd światowy, a przeciwko niemu jest tylko już Izrael. Ostatnie państwo narodowe, które zostało, znienawidzone przez wszystkie inne pozostałe państwa, to jest właśnie Izrael. Czy to, co się dzieje w tej Radzie nie wiadomo czego i głupiego, nie przypomina już tego scenariusza? Czy to nie jest preludium? Czy to nie jest przygrywka? I dlatego chrześcijańskie Stany Zjednoczone i sojusznicy chrześcijańscy Stanów Zjednoczonych mówią nie. Nie pozwolimy, żeby to, co chcą zrobić państwa z imperium zła przeciwko Izraelowi, żeby się rozgrywało. Nie pozwolimy. Do widzenia. Ja tylko ostrzegam, i to mówiłem na warsztatach biblijnych czy na kazaniach, przyjdzie czas, gdzie Jezus wróci po swój Kościół. Wtedy największy uszczerbek będą miały Stany Zjednoczone z Pekinu, z Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin i z Placu Czerwonego, z Kremla. Niewielu chrześcijan zabraknie, jeśli w ogóle, ale ze Stanów Zjednoczonych zabrakną prawdopodobnie dziesiątki milionów chrześcijan, którzy pełnią kluczowe role w tym państwie. Stąd świat w wyniku tego wydarzenia, które również jest opisane w Biblii, całkowicie zmieni już swoją architekturę polityczną i rzeczywiście zostanie ten układ Izrael, a przeciwko niemu reszta zjednoczonego pod wodzą diabła świata. To rzeczywiście dziwi taki, można powiedzieć, antysemityzm właśnie tych wszystkich międzynarodowych organizacjach. Tutaj no właśnie od razu... nie dziwi, rozumiesz, on jest czymś oczywistym. Ludzie bez Jezusa Chrystusa będą realizować scenariusz diabelski. To jest proste. Organizacja broniąca praw człowieka krytykuje decyzję prezydenta USA. Mówi, że Rada odegrała ważną rolę w takich krajach jak Korea Północna, Syria, Birma, Sudan Południowy, ale Donalda Trumpa interesuje tylko obrona Izraela. To są właśnie zarzuty. No jeżeli Donalda Trumpa dzisiaj nie interesuje bezpieczeństwo Półwyspu Koreańskiego, no to kogo interesowało? No to przecież uzyskał zapewnienie i to nawet realizację tego zapewnienia, że tam już fajerwerki będą nie będą odpalane. Tutaj jeśli chodzi o Donalda Trumpa, wczoraj mówiliśmy o jego wpisach na Twitterze, które czyta cały świat, no i Donald Trump pisze dalej. Lądowicz pod prąd i jedzie z koksem. I pisze konkretne komunikaty. Jeśli nie masz granic, to nie masz państwa. Otóż to. Przestępczość w Niemczech wzrosła 10%, choć oficjalnie się do tego nie przyznają, od kiedy wpuścili imigrantów. Tak. W innych krajach jest jeszcze gorzej. Bądź mądra, Ameryko. Tutaj wzywa Amerykanów, żeby nie poszli w ślady Niemiec. Ja odpowiedziałem, bądź mądra Polsko, oczywiście. Gdybyśmy mieli takie elity, takiego prezydenta, to rzeczywiście dzisiaj bylibyśmy w pełnym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Szczególnie ma to duże znaczenie w kontekście tego chwiania się NATO. I o tym mówi już sam Stoltenberg, szef NATO, Europejczyk i tak dalej. I mówi, że tu napięcie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a europejskimi partnerami narasta. Tu jeszcze należałoby dodać nie tylko, że między europejskimi partnerami, ale i na przykład między Turcją a pozostałymi partnerami, bo przecież Turcja już jest w sojuszu z Rosją praktycznie na sztywno i przyjmuje na siebie takie rolę obrońcy wiary muzułmańskiej. Tu pamiętacie kasus zamykania meczetów w Austrii, gdzie właśnie Turcja powiedziała, że nie pozwolimy, żeby muzułmanie byli w jakiś sposób tu odnieśli jakikolwiek szwank w państwach chrześcijańskich. Oczywiście nie ma absolutnie żadnej symetrii, jeśli chodzi o chrześcijan w Turcji. Także tu nie tylko jest podział ta, powiedzmy, Europa, Unia Europejska w NATO, Stany Zjednoczone, Trumpa, ale sama Europa jest podzielona. Także NATO coraz bardziej jest papierowym sojuszem i mówienie, że NATO nas ochroni albo że członkowie w NATO jest jakimś gwarantem, no już sam szef tego NATO mówi, że to nie za bardzo, to bardziej jest taki klub polityczny, który coraz bardziej się kłóci. Ale stąd zdradą narodową Jarosława Kaczyńskiego było wyrzucenie właśnie ministra Macierewicza
i rozpoczęcie konfliktu ze Stanami Zjednoczonymi, bo to na rozkaz Merkel zrobił to Jarosław Kaczyński, demontując poprzedni rząd i wprowadzając niemieckich przydupasów, którzy zrobili resztę tego planu Merkel. Nie udało się doprowadzić do sztywnego sojuszu polsko-amerykańskiego. Oczywiście jeszcze gadka trwa, jeszcze piłka jest w grze, ale wiemy już, co zrobił Kaczyński, Morawiecki i Duda. To już wiemy, to są zdrajcy. Pytanie, czy uda się zmienić sytuację polityczną w Polsce tak, żeby sojusz dwustronny polsko-amerykański mógł zaistnieć i żeby brygada pancerna, przynajmniej jedna, mogła na stałe bazować w Polsce, oto toczy się jeszcze gra. Jeszcze minister Macierewicz chodzi i pohukuje tam w różnych stacjach telewizyjnych i mówi o zdradzie, mówi, że to trzeba zrobić, ale Warszawka, przypominam, nie Warszawa, Warszawka mówi z całkowicie innego, śpiewa z całkowicie innego klucza, z klucza berlińskiego, czyli moskiewskiego, Nord Stream, Ribbentrop, Mołotow 2. Właśnie chciałam was zapytać o tą przyszłość, bo tutaj widzimy tak, NATO się chwieje, ONZ też, no widać, że gdzieś ta formuła się powoli wyczerpuje, również Unia Europejska. Jest ten kryzys, ale myślicie, że z tego wyniknie może jakaś nowa wspólna organizacja na arenie międzynarodowej? Czy to raczej będzie taka właśnie ciągła walka, jakaś przepychanka z Donaldem Trumpem? Że przepychanka z Trumpem będzie, to pewne. Czy powstanie organizacja formalna? Nie. Formalna, myślę, nie. Tu się zawiązują sojusze nieformalne, bo to wiele wygodniejsze. Jak mówię, nie wolno mówić wszystkim, że coś się robi. To nabrali tutaj rozumu i robią dyskretnie. Oczywiście takie instytucje jak tam ONZ, czy te takie propagandowe jaczejki, to są od tego, żeby tam ktoś miał dobrą robotę i mógł trąbić stamtąd, ale zmiana sojuszników na mapie świata odbywa się na naszych oczach i nikt tego nie potrzebuje nikomu zbytnio ogłaszać, bo to, że Niemcy już mają w nosie, powiedzmy sobie, uległość wobec Stanów Zjednoczonych, to, że Rosja wie, z kim gadać, żeby jeszcze egzystować, i to już wszystko na mapie świata się układa w logiczną całość, to są fakty. I tutaj musimy jasno wiedzieć, że ton polityce europejskiej zwłaszcza będą jeszcze przez pewien czas nadawać Niemcy, no z oczywistych powodów. Może tylko do końca miesiąca. Dałby Bóg. Daj Boże, żeby już dawno to minęło, ale tu jest taka, takie mają, pani Merkel ma takie namiętności, żeby to było dłużej. Ma Partia sojuszników. Zielonych się zgłosiła do pani Merkel, że oni mogą zastąpić. Nie, no, to nie wiadomo. Zawsze z każdym mogą. Tylko nikt z nimi nie chce, to jest inna rzecz. I tutaj, że w Polsce usytuowano takie niepodważalnie silne miejsca nadawania propagandy, takie jak telewizje należące do opozycji obecnej, na których zresztą świętach bywa pan prezydent zadowolony z siebie. No. I szef naszego Senatu, pan Karczewski. Tak, tam są zadowoleni. Wyśmiewają się ze Smoleńska. Przy innych okazjach to w tych telewizjach. Z nich się robi durniów. Zresztą bez trudu. Elity są ubezwłasnowolnione. Wystarczy tam ich zaprosić na bankiet, tam im dać, prawda, trochę luksusowych kanapek i oni chodzą jak należy. O nich się mówi tak albo siak. No i oni dają ton. Kwestia, czy my będziemy wierzyć w to, że tam te tak zwane elity polityczne i te takie autorytety, czyli tam piłkarz, modelka i tam jakaś piosenkarka i tam ktoś jeszcze będą nam... Poseł Tułajew, z tańca na lodzie, czy z czego? Już nie wiem, na czym on tańczył. Będą nam na róże. Będą nam nalewali oleju do głowy. To jest inna rzecz. Dlatego ja mówię tak, Trump ma ten walor, że to jest człowiek bez kompleksów wobec tego tałataństwa. On z nimi rozmawia na siedząco. Możecie mi naskoczyć. To zdjęcie jest warte miliony. Wy tutaj przede mną na baczność i tam denerwujecie się, ja siedzę, pocałujcie mi się w dupę, macie jakiś problem, to jadę do domu. I ich zostawił, pojechał do domu. Nikt tu nie będzie podskakiwał. Wartość tego człowieka polega nie tylko na tym, że jest prezydentem największego mocarstwa i ma kupę forsy i sam sobie zapłacił za kampanię prezydencką. Tylko, że on mówi tak,
I on pisze do zwykłych ludzi te tweety. Przecież nie, tak. nie pisze do tam... To dociera na cały świat. Nie do papieża, tylko do każdego, jak się mówi, amerykańskiego wioskowego głupka, który wrócił z pola i jest zmęczony, siadł z piwem przed telewizorem, je chipsy i mówi, o, to mój prezydent ma ich wszystkich w dupie. I to buduje moje poczucie godności jako Polaka, bo to jest nakaz dla wszystkich rozsądnych ludzi na świecie. Miejcie tych skurwysynów w dupie, bo to wy wróciliście z ciężkiej roboty, pijecie piwko przed telewizorem, a waszych interesów broni facet, który wam mówi, nie miejcie kompleksów, za to go nienawidzą. Za to go nienawidzą. Ja wprawdzie nie mam dostępu do pani Merkel, ale już każdy, powiedzmy sobie, lekko zorientowany w polityce wie, że Polska nie powinna zbytnio nadskakiwać. To szeroki obóz prawicy wie. To oczywiste, ale to wyzbycie się kompleksu wobec autorytetów, także takich autorytecików lokalnych, że prawda, ci paru kolesi z różnych partii politycznych to myśli, że rządzą Polską jak chcą. Nie. Wyzbądźcie się kompleksu wobec tych pajaców. Śmiejemy się z jednych i z drugich, że tam tańczyli tam w oligarchicznych telewizjach, że fotografują dupę, prawda, wrócił z pielgrzymki, dupę baby sfotografował na fejsika, pojechał na pielgrzymkę, syfa złapał. Przecież my pokazujemy, nie miejcie kompleksu wobec tych leni, durniów, zdrajczyków, bo na nich daleko nie pojedziecie. Macie więcej rozumu, więcej samodzielności. Wiecie, że jak się idzie na pielgrzymkę, to się nie po to, żeby łapać syfa, tylko modlić naprawdę. Wiecie, jak się idzie do roboty, to po to, żeby zarobić pieniądze, a nie dać się zaraz okraść. I to jest walor, powiedzmy, tego, co my mówimy, ale i to, co, jaki przekaz idzie od Trumpa w świat. Mhm. I dlatego te ONZ-y, SRET-y, klozety, te różne G7, G8, to jest zbieranina bezczelnych próżniaków, którzy bez nas sobie nie dadzą rady, ale my bez nich doskonale. O tak. To właśnie prezydent jak te świnie odpędzić od koryta. No to są techniczne kwestie, ale wiemy, co robić. Jedną z tych technicznych kwestii jest właśnie rozpędzający się ruch 11 listopada. Ale rzeczywiście te kompleksy, to widać nawet w postawie Mateusza Morawieckiego, kiedy on przyjeżdża do Angeli Merkel. Już trzeci raz w tym roku się spotykają i on się cieszy, że Angela Merkel pochwaliła Polskę. O, to znaczy, że jest źle. Jak Niemcy nas chwalą, to znaczy, że coś złego robimy. No. Kiedyś napisałeś taki artykuł, chyba mentalność szarańczy i rzeczywiście to od tego się zaczyna, ale chciałam was zapytać, czy może nie jest tak, że Trump idzie za ostro, bo tutaj z jednej strony walczy z Chinami, są następne cła na Chiny nałożone, również walka z Rosją trwa tutaj. A Rosja cła nakłada. A Rosja, z kolei Rosja w odpowiedzi... Już się boją, cała Ameryka się trzęsie. Czy Trump się nie przyjedzie, bo czy wystarczy mu sił, po pierwsze, a po drugie, czy zdobędzie sojuszników do tej walki z imperium zła, która się toczy. Cała Ameryka swoje siły czerpała od Boga. Od swojego powstania nie miała szans na zwycięstwo. Przypominam, że tylko 3% kolonistów, czyli no tam dużo było ich już, ale tylko 3% chwyciło za broń. Przeciwko nim wysłano najpotężniejszą armię świata, czyli armię brytyjską. Nie mieli szans. To film Patriota pokazuje. No byli gonieni jak szarańcza praktycznie. Ale kto wygrał? Ci, po których stronie stanął Jezus Chrystus. A dokładnie oni wcześniej stanęli po stronie Jezusa Chrystusa. I to kiedyś opowiadałem szczegółowo, jaki był rozwój właśnie podążania ku Biblii w świecie anglosaskim. I że właśnie ci prości wieśniacy w Stanach Zjednoczonych, bez już tych anglikańskich nawet pastorów, nie mówiąc o katolickich kardynałach i biskupach, bo tych to już nawet sami Anglicy mieli w dupie wcześniej, sami z Jezusem Chrystusem, gdzieś w tych chatach, gdzieś na prerii, otwierali swoją Biblię i poznawali Boga, poznawali Jezusa Chrystusa, oddawali Mu swoje życie i do Niego się modlili. A On im dał błogosławieństwo. Tak powstały Stany Zjednoczone Ameryki. To jest prosta recepta, dlatego chcemy ją zastosować w Polsce. Nic tu nie wymyślamy, nie wiadomo czegoś, tylko coś, co już zadziałało. I tak jak wtedy błogosławieństwo Boga było decydujące, tak samo każdy Amerykanin i ja dzisiaj też w to wierzę, że to błogosławieństwo Boga zdecyduje o sukcesie Donalda Trumpa i Ameryki. Chociaż patrząc na różne, że tak powiem, jakby to powiedzieć, zestawienia ilościowe, Ameryka mogłaby toczyć wojnę z całym światem.
jeśli chodzi o broń. Połowa broni całego świata, tam troszeczkę mniej, powiedzmy tam, nie wiem, 48 czy ileś procent. Połowa broni całego świata to są Stany Zjednoczone. Jeśli chodzi o najnowocześniejsze technologie, to tutaj tylko Stany Zjednoczone niektóre mają i cały czas rozwijają następne. Co mogą zrobić komuniści? Wysłać szpiegów. Mogą ukraść tylko technologię. Czyli zawsze są z tyłu za Amerykanami. Bo to wolny świat i błogosławieństwo Boga kieruje ludzi do rozwoju na coraz większym poziomie. Dlatego to Ameryka nadaje ton technologiczny, a tamci tylko kradną. I kolejny raport, i kolejne cła w dupę komuchów uderzą. To jest Trump, to jest chrześcijańska Ameryka. To się dzieje dziś, nie wczoraj, nie jutro, to się dzieje dziś. I jest recepta, jak można pozbyć się kompleksów. Redaktor Hanna Shen pisze na Twitterze: Biały Dom opublikował raport opisujący, jak Chiny kradną własność intelektualną i myśl technologiczną z USA. Nie jest to odkrywcze, ale wydanie takiego dokumentu pokazuje, że Trump idzie na ostro z Pekinem. Idzie też na ostro z Rosją. Wczoraj w serwisie informacyjnym mówiliśmy o takim oświadczeniu Departamentu Stanu USA. Wzywamy Rosję do natychmiastowego wypuszczenia wszystkich więźniów politycznych i religijnych i do zaprzestania używania systemu prawnego do tłumienia praktyk dysydenckich i religijnych. Mowa jest o ponad 150 osobach, także widać, że to są już konkretne... Zwłaszcza obywatele Ukrainy. Tak. Czy myślicie, że w najbliższym czasie dojdzie do jakiegoś starcia, czy raczej to będzie tak, że ta ofensywa Donalda Trumpa sprawi to, że po prostu ci komuniści, czy chińscy, czy rosyjscy się uciszą i zaczną ulegać Donaldowi Trumpowi? Póki Trump trzyma ten kurs, który teraz się dzieje, właśnie dzisiaj możemy kolejne odsłony tego twardego stanowiska w stosunku do komunizmu omawiać i z tego się bardzo cieszymy, to świat zachodni będzie zwyciężał. Komuniści to tchórze. Oni się będą zawsze cofać przed twardą linią świata zachodniego. Niebezpieczeństwo jest takie, że kiedyś Trumpa zabraknie. I czy następny przywódca będzie tak samo zdeterminowany? Oczywiście jest też niebezpieczeństwo i niektórzy o tym mówią, że i Trump może przecież w wyniku jakichś nacisków czy różnych innych czynników, przecież jest tylko człowiekiem, może zmienić swój dotychczasowy kierunek. Nie? Dlatego mówi, póki Trump będzie szedł na ostro z komuchami, świat chrześcijański będzie zwyciężał. Komuchy będą się cofać, będą wyć, będą skowyczeć, będą kolejne tam spiski przeciwko Ameryce, będą kolejne filmiki produkować, jaka to Ameryka jest szatańska, ale to jest jedyne, co będą mogli zrobić. Będą tylko mogli wyć, a kopani w dupę przez Trumpa będą spieprzać. To jest scenariusz na najbliższe miesiące, ale nie wiem, czy już na lata, bo przypominam, kiedyś taki artykuł, można sobie zobaczyć w zeszłym roku w miesięczniku Idź Pod Prąd, to jest bieżący numer opisujący bieżącą sytuację polityczną, kiedy Trump został prezydentem. Napisałem, czy to jest ostatnia prosta dla cywilizacji chrześcijańskiej, czy jakiś długi marsz, który nas czeka. Nie, ja myślę, że to jest ostatnia prosta. Biorąc pod uwagę nagromadzenie tych eschatologicznych znaków, o których tutaj mówimy, ale też i na programach biblijnych, na warsztatach w piątek, czy na kazaniach w niedzielę. Tego jest już tak dużo, praktycznie można otworzyć gazetę i otworzyć Księgę Apokalipsy i nie wiadomo, co czytasz. Będzie to prawie, że to samo już. Czyli świat, który Bóg zapowiedział jako świat Apokalipsy po porwaniu Kościoła, już zaczyna nachodzić praktycznie jak zaćmienie Słońca, nie? Że księżyc już praktycznie całkowicie, że te obrazy zaczynają się pokrywać. Czyli porwanie Kościoła może być naprawdę bliskim wydarzeniem. A wtedy nastąpi ten chaos apokalipsy. Stąd nasze wezwanie każdego dnia. Dzisiaj jeszcze Jezus stuka do twoich drzwi. Dzisiaj jeszcze zbawienie jest na wyciągnięcie ręki, a dokładnie na powiedzenie tak w twojej duszy Jezusowi. Rzeczywiście scenariusz przyspiesza. Też wiem, że
tak naprawdę zapotrzebowanie na Nowe Testamenty, tak jak wiemy od państwa fałków ze sklepiku Idź Pod Prąd, jest z miesiąca na miesiąc coraz większe. Także to no praktycznie wiadomość. Czyścimy wszystkie magazyny w całej Polsce. Już Biblii przez pewien czas całych, to nie mogliśmy w całej Polsce znaleźć egzemplarzy Biblii, które moglibyśmy wam wysłać ze sklepiku, nie? Także teraz troszkę mamy, ale to się zaraz znowu skończy, bo tam mamy, nie wiem, kilkadziesiąt sztuk, to dwa tygodnie i nie ma. A Nowe Testamenty z całej Polski ściągamy. Jak macie jakieś dojścia gdzieś, ktoś w magazynie, bo kiedyś to ci Gedeonici no nie mieli co z tym robić. Nie? I tam gdzieś po magazynach, po garażach, po piwnicach latami leżały te Nowe Testamenty. Teraz nie możemy nadążyć ze ściąganiem. Dzisiaj też będzie możliwość otrzymania Nowych Testamentów na spotkaniu o 18:00 w Patriotycznym Centrum Kultury Idź Pod Prąd. Na razie zostawiamy geopolitykę, ale przechodzimy do Polski. Wczoraj apelowaliście właśnie do Straży Granicznej, żeby rzeczywiście bacznie pilnowali naszych granic. No i politycy nie upilnują. Politycy sprzedadzą Polskę, ale żołnierze i oficerowie mogą ją jeszcze ratować. No i kilka tak zresztą takich... zwykle było w ostatnich kilkuset latach. No i nasza Straż Graniczna działa. Kilka takich informacji. W Słubicach właśnie odkryto nielegalny przerzut. Trzy podejrzane auta. Co ciekawe, no, kierowcy to są Polacy. Z Lubelskiego. Samochody zarejestrowane w województwie mazowieckim. Wieźli nielegalnych imigrantów z Wietnamu. Oni nie mieli dokumentów. No i właśnie policja podejrzewa, że to była... No, to jest większa siatka. No, tak. Mieli ich dowieźć do Berlina. Samochody, nówki, Kia kupione, tylko się kolorami różniły. Czyli ktoś wyłożył kasę, dał tym kierowcom. Ktoś zorganizował tych ludzi i tak dalej. Także widać, że Straż Graniczna ze Słubic trafiła na jakąś mafię przerzucającą ze wschodniej granicy. No bo jeśli kierowcy byli z Lubelskiego, znaczy, że tutaj odbierali, prawdopodobnie znali też nadgraniczne te tereny, czyli albo z Białorusi, albo z Ukrainy są to nachodźcy. No powinni ich puścić tam dalej, a tylko te samochody i kierowców zgarnąć i się dowiedzieć co więcej. No, też tak ale pomyślałam, bo tak naprawdę my będziemy mieć ten kłopot. Tak zrobić, muszą mieć dowody. Ale widać, że jesteśmy zagrożeni jakby z dwóch stron, bo z zachodu, ze wschodu, no i jak możemy jeszcze się przed tym bronić, bo tutaj też mamy sytuację w Łodzi, gdzie nielegalnie chcieli przedostać się właśnie z Aten. Dwóch mężczyzn, Syryjczycy. O tym zjawisku też mówiliśmy, że w Atenach sobie można kupić paszport, dowód osobisty i się jedzie do Warszawy, wysiada się i fajnie jest. To mówiliśmy chyba jako jedni z pierwszych w Polsce. Macie dowód, to pozdrawiamy Bogusia i Wiolę, bo to oni nam mówili, mieszkając w Atenach, mówili wam nam o takim procederze, że to jest normalne, masowe zjawisko. No złapali dwóch. A ile tysięcy poszło w Polskę? Sytuacja w Słubicach, w Łodzi, jeszcze w Mazowieckim. Okazało się, że obywatel Chin zatrudniał nielegalnie 7 Chińczyków i jednego obywatela Wietnamu. I to też funkcjonariusze Straży Granicznej po przeprowadzeniu takiej kontroli wykryli to. Teraz każdy z nich będzie musiał zapłacić 1000 zł kary. Pracodawca kara do 30 tysięcy złotych. Mają też opuścić kraj w ciągu 30 dni, zakaz wstępu do naszego kraju. A kto ich odróżni? Otóż to jest właśnie ta bariera, po pierwsze językowa. Łapiesz kilku gości, niby nie ma ani kukuryku, w żadnym chrześcijańskim języku nikt nie gada. Podobni do siebie jak dwie krople wody. No, oni tam między sobą się odróżniają, ale no, ja tam z trudem odróżniam mężczyznę Chińczyka od kobiety Chinki na przykład. Na ulicy. A już dwóch oprócz tych młodych Chińczyków. Studentek, które mają długie włosy, reszta to w ogóle są bardzo tacy z jednej formy. No to możliwość powrotu na teren Unii Europejskiej tą czy inną drogą to jest nieograniczona. Także ten zniesienie tych granic wewnętrznych, no to rzecz była niefortunna. To, że tam się próbuje jakoś tam, a to Austriacy, a to Duńczycy, a tam ktoś jeszcze, kogoś tam łapią, no, ale rozmontowanie systemu bezpieczeństwa było czołg karygodną. Jednocześnie, proszę zwrócić uwagę, rozmontowano granice wewnętrzne, a zewnętrzne to zostały całkowicie rozhermetyzowane. No i co? Efekty są takie, no, trzeba by zmienić premiera Włoch, żeby jeden statek zawrócić, no. Do tego doszło. Jak możemy się przed tym bronić, co partia Ruchy 11 listopada by postulowała w tej bronić sprawie?
przez mówienie prawdy o tym procederze. My mówiliśmy, co znaczy wejście tu chińskiego biznesu. Czy poprawienie doli Polaków? Tak. To już widzimy. Przychodzi chiński biznesmen, to co, on Polaków zatrudni? Nie, ściągnie wszystkich tam ze wsi swojej i będą mu tam za miskę ryżu robić. No to już mamy dowód, że tak jest. Także trzeba po prostu tego zakazać. Trzeba zlikwidować panoszenie się chińskiego biznesu w Polsce. To jest jedyna rada. To nie będzie tak, że... Bo jaka tam kara 1000 złotych i że on tam musi sobie przejechać? No to jest kpina. To oni się będą śmiać przy swoim kumysie tam zaraz wieczorem z tych polskich urzędników. To i tak w ogóle ci urzędnicy wykazali się wielką odwagą, że ich złapali i jakiś dziennikarz też się wykazał odwagą, że to powiedział. Bo zobaczcie, co dostajemy w mediach reżimowych, w mediach pisowskich, w mediach Telewizja Republika, Radio Wnet. Tam cały czas jest zapraszana chińska komunistyczna agentura, która opowiada kucypały, jakie to błogosławieństwa spłyną na nas z otwarcia się na chiński rynek. A Andrzej Turczyn, jeszcze wczoraj zapomniałem tego dopowiedzieć, zwrócił uwagę, jeśli chodzi o gościnne występy tego jednego z nowocześniejszych okrętów, który pewnie zaraz pojedzie z ruskimi tam na maniewry, a stoi w najbardziej prestiżowym miejscu Trójmiasta. To jest tam basen chyba jakoś prezydencki, gdzie tam dar czegoś tam młodzieży stacjonował i tam jest komunistyczna chińska jednostka. A Andrzej Turczyn przypomina, że kiedy niedawno był niszczyciel, jakaś tam fregata amerykańska, a wcześniej kanadyjska, to przy jakimś tam nabrzeżu francuskim, ogrodzonym od ludzi i praktycznie niedostępnym, tylko gdzieś widocznym z jakiegoś tam balkoniku, a tutaj to jest, wiecie, centralne miejsce, wszyscy mogą oglądać i podziwiać tu chińskich komunistów. To jest robota chińskiej piątej kolumny w Polsce, w polskim rządzie. Po to właśnie była zmiana rządu, po to było wyrzucenie ministra Macierewicza. Pamiętacie, kiedy chcieli przejąć Łódź, to minister Macierewicz osobiście temu przeciwdziałał. Dzisiaj komuniści chińscy panoszą się w Trójmieście i nikt nic już nie robi. Błaszczak leży jak płaszczak. Ale klub Idź Pod Prąd Trójmiasto się szykuje, także nasi na pewno nie zawiodą. Jeśli chodzi o tą informację, to akurat podał portal strażgraniczna.pl, także oni zrobili swoją robotę i jeszcze... Tak, ale zobaczcie, że media nie nagłaśniają tego. Tak jakoś, wiecie, że tu trzeba bić na alarm to i tak dalej. Informacja. Ciekawe rzeczy rzeczywiście w tym biuletynie Straży Granicznej, tam Czarek stale przegląda, jak widać, bardzo ciekawe rzeczy tam się pojawiają i dziękujemy Straży Granicznej, że jeszcze bije na alarm. Teraz poprosimy o retrospekcję, bo dzisiaj środa. Z największą przyjemnością sięgnąłem do domowego archiwum i wygrzebałem taką broszurę. Ta broszura była wyprodukowana w lutym 2003 roku. 15 lat. Wtedy, kiedyśmy zaczynali Idź Pod Prąd. Tak. I tutaj mam taka broszura, tytuł oczywiście mówi wszystko, ale są też wątki poboczne. W tej części mówiącej o Unii Europejskiej autor przestrzega, wiele punktów podaje, sobie podkreślam kilka, czym grozi ta taka Unia Europejska jako superpaństwo. No, zniesienie granic między państwami. Stało się? Mamy. Stało się, dopiero mówiliśmy. Zwalczanie cywilizacji chrześcijańskiej. Jest. To już w Watykanie robią to najlepiej. I tu najciekawszy punkt w tym kontekście. Zastąpienie religii chrześcijańskiej przez mieszankę religii w rodzaju New Age. Ten słowo New Age nam uciekło w międzyczasie, ale to jakieś tam... To przecież robi papież Franciszek każdego dnia. Próby klecenia jakiegoś takiego nadkultu, to widzimy, że są. Wprowadzenie wspólnej waluty i likwidacja walut narodowych. No, proszę bardzo. Stworzenie związku politycznego i ekonomicznego, gdzie władze będą miały tylko organy unijne, czyli odebranie... Ale mówiliśmy o tym. To tam jest więcej punktów, czym miała być Unia i co jest wprowadzane w życie, to te kilka punktów przeczytałem, co już jesteśmy świadkami. No nie będę polecał tej broszury, bo to jest unikat w moim ręku, chociaż rozdaliśmy tego na ulicach bardzo, bardzo dużo, ale tutaj taka jest... O właśnie... Co w związku z tą Unią Europejską chcieliśmy zrobić 15 lat temu? No. Deklaracja Komitetu Polska Nafta. Czyli
Dostrzegając skrajnie niekorzystne warunki wejścia Polski do Unii Europejskiej, aroganckie traktowanie naszego kraju przez Francję i Niemcy, które wielokrotnie w historii udowodniły, iż przyjaciółmi Polski nie były i nie będą, wychodząc naprzeciw oczekiwaniu Polakom na wprowadzenie wreszcie polityki prozachodniej, prorozwojowej, dającej bezpieczeństwo i dobrobyt, proponujemy jako alternatywę zacieśnienie kontaktów z NAFTA, Stany Zjednoczone, Ameryki, Kanada, Meksyk. I dalsza część tekstu. Pamiętając o propozycji prezydenta Stanów Zjednoczonych George'a Busha z 1992 roku, chcemy działać na rzecz zaciągnięcia do tej idei również naszych najbliższych sąsiadów Czech, Słowacji, Węgier, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Ta lista tutaj widać tam się zupełnie pokrywa z naszymi obecnymi zamiarami oraz innych państw popierających wolność. Odpowiadając na apel Kongresu Polonii Amerykańskiej wyrażony w liście jego prezesa Edwarda Moskala, powołujemy Komitet Polska NAFTA, którego celem będzie działanie w kierunku zbliżenia polsko-amerykańskiego. Ponad 10-milionowa Polonia w Stanach Zjednoczonych zasłużyła na zielone światło dla jakże potrzebnych inwestycji w kraju przodków. Aktualnie, cały czas jak w mordę... My cały czas to samo mówimy. Słuchajcie, zdanie warte każdych pieniędzy. Obecny konflikt na linii USA, oś Niemcy-Francja, zmusza nas do decyzji, po której stronie się opowiemy. Naszym zdaniem tylko sojusz ze Stanami Zjednoczonymi możemy sobie zapewnić bezpieczeństwo między Rosją a Niemcami, a wyznawanie wspólnych wartości, jak i wspólne doświadczenie historyczne stwarzają mocny fundament dla obopólnej korzystnej współpracy, mając wreszcie realną alternatywę, jaką jest udział Polski w NAFTA, apelujemy o głosowanie w referendum nie dla Unii Europejskiej. No ciekawa jest też lista osób i instytucji stanowiących grupę inicjatywną. W tym momencie wypada mi pozdrowić kilka osób, zwłaszcza cały czas będących, my jesteśmy przedmiotem ich zainteresowania. Redaktor Grzegorz Wysok, nie, pozdrawiam. Chyba teraz by się wstydzili. Panie Grzegorzu, no nasz dawny kolega z Unii Polityki Realnej, Zbigniew Bagiński uczestniczył, pewnie dalej by uczestniczył. Ciekawe nazwisko, Piotr Drecher, radny Rady Miejskiej, wówczas Prawo i Sprawiedliwość, dzisiaj jest już z ramienia Platformy Obywatelskiej dyrektorem szpitala psychiatrycznego w Lublinie. Myślałem, że pacjentem. No, wiesz, nie, dyrektor, zwariować może. Teraz jest świat postawiony na głowie. Mamy jeszcze Adama Aleksa, który wspiera dziennie Grzegorza Wysoka w jego przedsięwzięciach. Mamy też Artura Sobonia, obecnego posła Prawa i Sprawiedliwości, wówczas wiceprezesa Stowarzyszenia Młodzi Konserwatyści. Parę innych mniej lub znanych osób. I ty jesteś jako prezes tam, tak? PO. Ja to tak wtedy najwięcej chodziłem za tym interesem. Także moi drodzy, kto wam powie, że ja zmieniłem zdanie, że ja tutaj się dałem przekabacić za żydowskie pieniądze, to radziłbym, żeby ci, którzy wówczas jeszcze wypełniali produktami przemiany materii bieliznę osobistą jako niemowlęta, zamknęli mordy i przestali mi truć dupę, bo projekt współpracy polsko-amerykańskiej był już jako alternatywa dla Unii przez środowisko lubelskie proponowany 15 lat temu. Nie polecam miłej lektury, bo to unikat, ale jak ktoś będzie chciał, to skseruję i wyślę. Oczywiście nie za darmo znaczek i kopertę proszę mi przysłać. Ale taka niewygodna ta retrospekcja dzisiaj. Dlaczego? Dla niektórych. Prawda w oczy, no ta lista, no. Ja mam czyste sumienie. No pokazuje, kto jest zdrajcą, zaprzańcem i śmierdzącą świnią. I pluje na to, co kiedyś sam tworzył i podpisywał. No i nie jesteśmy to my. Ale postulaty, proszę zobaczyć, obawy się potwierdziły, postulaty aktualne. 15 lat dzisiaj minęło. Większa część tych ludzi chce nas sprzedać Putinowi czy Chińczykom. No, tacy to polscy patrioci, sami widzicie. Ale niektórym poglądy się nie zmieniły. Dzięki Bogu. Dzięki Bogu.
Otrzymaliśmy tłumaczenie od Cezarego Kłosowicza artykułu w New York Timesie. Nie będziemy całego go przytaczać, ale jest ogólnie o katastrofie smoleńskiej i Jarosławie Kaczyńskim. Tytuł: po wstrząsającej śmierci prezydenta podejrzliwy bliźniak zmienia kształt narodu. Tutaj zacytuję kilka fragmentów. Myślę, że całość możemy też wam udostępnić, jeśli będziecie chcieli. Przez 6 tygodni Jarosław Kaczyński utrzymywał pozory. W dzień uczestniczył w wiecach politycznych, prowadził kampanię w żałobnym stroju w miejsce swojego brata Lecha, który miał ubiegać się o drugą kadencję jako prezydent Polski, lecz zginął we wstrząsającej katastrofie samolotu nad rosyjskim miastem Smoleńsk w 2010 roku. Później jest dalsza część o Jarosławie Kaczyńskim. Jest to część szerszego wzorca w Europie Środkowej i Wschodniej, gdzie Kaczyński wszedł w sojusz z Węgrami i ich populistycznym przywódcą, Viktorem Orbanem. Ich nacjonalistyczna retoryka znalazła naśladowców w sąsiednich krajach. I w podsumowaniu artykułu: w rzeczy samej Kaczyński próbuje użyć katastrofy smoleńskiej, by przemieniać pamięć historyczną, umieszczając swojego brata w centrum Marszu Kraju do Wolności, a siebie jako wiodącą siłę prowadzącą do następnego rozdziału, który nazywa się Czwartą Rzeczpospolitą. Za teoriami spiskowymi stoi głęboko skrywana wiara Kaczyńskiego, że kiedy Polska wydobyła się spod władzy komunizmu i uformowała Trzecią Rzeczpospolitą, nie odsunęła właściwie wszystkich tych, którzy pomagali komunistom trzymać władzę. Ten pogląd rozpalał konflikt między Kaczyńskim i człowiekiem szeroko uznawanym za bohatera Solidarności, Lechem Wałęsą, który jest głośnym krytykiem mitologizowania Smoleńska. Kaczyński stał się ostrzejszy w oskarżeniach wobec Wałęsy, który był więziony za przewodzenie strajkom Solidarności. No gdzież więziony? Chyba pojony. Ile tam ciężarówkę różnych spirytualiów trzeba było przywieźć, żeby napoić to. Także mówienie o więzieniu to jest naprawdę już jedno z większych nadużyć tego głupiego artykułu. No i właśnie jaki wniosek tego artykułu. Kaczyński twierdzi, że Wałęsa miał związki z komunizmem. Utrzymuje, że to jego brat Lech Kaczyński, a nie Wałęsa, był prawdziwym przywódcą Solidarności. Dla obserwatora z zewnątrz różne poglądy na Smoleńsk pokazują, jak Polska, niegdyś filar i wzór obrony demokracji, została podzielona. Graffiti w barze w Warszawie najlepiej podsumowuje tę dyskusję. Smoleńsk, lekcja, tragedia, pierwszy polski fake news. Jak oceniacie, no dlaczego takie artykuły w ogóle teraz pojawiają się w New York Timesie, no i czemu mają służyć w zasadzie? New York Times jest takim w zasadzie pismem dla amerykańskiego kodziarza. No to... Czyli to jest taka gazeta wyborcza i to jakbyś przeczytał, nie trzeba było tłumaczyć, ale dziękujemy Czarkowi za robotę, tylko wystarczy gazetę wyborczą otworzyć, te same tezy byś miał. Także ja bym się tym zbytnio nie przejmował, że tam zaraz Amerykanie natychmiast wszyscy znienawidzą Polskę, odwrócą się od nas, czy zaczną wierzyć w te kucypały, to takie tam pseudointelektualne pierdolamento cwaniaków dla zindoktrynowanych wąskich i walienowanych elit amerykańskich. To tam nie ma specjalnie o czym gadać, ale no ciekawy jest ten wątek, że jednak... A kto jest autorem tego? Przepraszam, to mamy? Właśnie poprosimy reżyserkę o informację. Szukałem, nie mogłem znaleźć. Jaki autor tego? Znaczy, zaznaczam, że dzisiaj jestem słabiej przygotowany do programu, w sądzie byłem, także mam... Co się działo w sądzie? No sprawa została umorzona moja, także jak prokuratura po raz kolejny... Czyli gratulacje można... Nie, poczekajcie, bo prokuratura w Polsce rządzi wymiarem sprawiedliwości. Rozumiem. Mają 7 dni od momentu doręczenia orzeczenia i może po raz, nie wiem już, który skierują sprawę do sądu okręgowego. To już w zasadzie... I takie, to tak jak taki... Rejonowy mnie uniewinnia, prokuratora wysyła do okręgowego, okręgowy wysyła... Czyli rozumiem, że przygotowują się na kampanię, nie? Ale co ciekawe, media przestały się interesować, od kiedy zostałem uniewinniony. No tak, bo jakby został skazany, no to wtedy oczywiście wszystkie... O czym to pisać? Dokładnie tak samo zachowały się przy petycji smoleńskiej. Pamiętacie, jak walczyliśmy, to prawie żadne nie puściło pary z gęby, z małymi wyjątkami, o których mówiliśmy. Kiedy zabrakło 1000, wszystkie media z radością na drugi dzień odnotowały swój sukces. Patrzcie, zabrakło im 1000, mieli tylko 99 tysięcy. Nie musieliśmy ich nawet informować. Nawet mi nie rozesłali wiadomości, jak wszystkie mówiły. Nie, z tym procesem twoim widać, że jest dokładnie. Widać, że to są mędy, a nie dziennikarze. O tych bydlakach, którzy nazywają się światem mediów, to ja nie będę nic gadał, bo jeszcze pora nie pozwala. Ale tutaj widać... A ten pan z papu nie przylazł, ten kopeć? Czy jakoś on taki mądry był niedawno? Nie, nie.
dziadyga jedna? No jak, jak wie, co usłyszy, to po co mam przychodzić? Co to za nios? Papka, to nie Kowalski, jest pap, tylko papka. Jak Kowalski niewinny, to po co o tym pisać? No. No, to jakby tam Szubrawiec się okazał ostatni, to by było. To by przyleciało. Ale mniejsza o to. Także to jest takie, zwróćcie uwagę, gadanina o problemie, który w istocie nie ma wpływu na to, co się w Polsce dzieje, bo to oni tak tym próbują historycznie podejść i pokazać, jaki to, że Kaczyński jest nadal jakimś takim siłą sprawczą, która w niebezpiecznym kierunku dla dzieli towarzystwa autora popycha Polskę i nie tylko Polskę. No to nie ma sensu po prostu czytać tego tekstu. Tutaj widać też, no, że ten temat smoleński, no, my podnieśliśmy, też podniosły porządne gazety, ale oni też się do tego Bo to jest jedno niebezpieczeństwo tylko, bo ile, powiedzmy, tam Jarosław Kaczyński i ten jego projekt polityczny, no to mocno wytracił impet, delikatnie mówiąc, to za Smoleńsk jeszcze może ktoś wisieć i to kwestia czasu i to tego oni się słusznie boją akurat. Tak, to właśnie ten artykuł dowodzi, że to, co zrobił minister Macierewicz, jeśli chodzi o próbę zainteresowania światowej opinii publicznej raportem technicznym po przeanalizowaniu dostępnych danych o Smoleńsku oraz petycja smoleńska, która, no jak wiecie, dotarła praktycznie w kilkudziesięciu językach, myślę ponad 20 języków, na Twitterze, na Fejsiku, wszędzie zostało to rozpropagowane, czyli wielu ludzi, takich, którzy korzystają z Twittera, a to są właśnie ci ludzie, którzy zajmują się czy mediami, czy ogólnie elitą polityczną, znowu sprawa smoleńska została im przypomniana. Przypominam, że później jeden z takich i dawnych agentów, a dzisiaj dziennikarzy, napisał na drugi dzień po... Profesor Schindler. Tak, napisał bardzo obszerny artykuł, gdzie zarówno tezy ministra Macierewicza, jak i naszej petycji były tam pięknie jeszcze raz pokazane Amerykanom, właśnie w prawdziwym, pozytywnym świetle. Ta sprawa musiała już się odbić szerokim echem, dlatego lewactwo, taka ichniejsza gazeta wyborcza, próbuje opluć sprawę. Ale jeśli oni muszą pluć, to znaczy, że już jest coś na rzeczy. To tak jak Marian Kowalski mówił. Jak nas krytykują, jak nas tam od czci i wiary odsądzają, to znaczy, że idziemy do przodu. To znaczy, że się liczymy. Bo jakbyśmy się nie liczyli, no to kto by zakładał grupy fejsikowe, kto by filmy montował o nas i tak dalej? No byłby to chyba tylko ten pacjent pana Drechera. No najgorzej jest tak, jak nas zaczęliby chwalić, bo jak na tym sobotnim kongresie Ruchu Narodowego Grzegorz Braun pochwalił prezesa Winnickiego, no to było wiadomo, że dopiął swego. Cała ta inicjatywa jest troszkę przybudówką do rozbijackiej działalności pana Brauna, który na otarcie łez opowiedział tym młodym ludziom parę idiotyzmów za to pięknym literackim językiem. No a Robert Winnicki w poczuciu swojego opuszczenia nawet przez dawnych kolegów posłów, no może już tylko zwoływać kongresy, w których składa hołd takim, powiedzmy, reżyserom. O. A tu w tym... Jak chwalą, to nie ma powodu do radości. Ja myślę, że akurat tym razem towarzysz Braun nie wystąpił w roli reżysera, tylko aktora. Kto inny jest reżyserem? Kto był reżyserem? No to już tam nasi widzowie wiedzą. Tutaj też w tym artykule, no, premier Orban jest krytykowany, nacjonalista. Także. A Trump właśnie do Orbana parę dni temu zadzwonił i słuchaj, Orban, dobrze, że pilnujesz tej granicy. Z Merkel to ja sobie poradzę, także jej już się nie bój. No mniej więcej tak pewnie wyglądała rozmowa. Także dobrze się dzieje. A, że lewackie media w Stanach Zjednoczonych również wyją przeciwko Trumpowi i to Polacy sobie nie zdają sprawy, jak tam po zwycięstwie Trumpa praktycznie nieustannie trwa nawalanka na niego. Nieustannie. Tam pamiętacie, jak na początku to takie były seanse, takie śniadania żalu, nie? Jacyś idioci, szczególnie idiotki takie lewackie, rozdzierały szaty tam na czarno, się jakieś tam, nie wiem, co robiły, jakieś takie seanse na ulicach robili. A tam praktycznie dzień w dzień trwa tego typu podsycanie nienawiści, obrażanie, mówienie, jakieś używanie takiego języka strasznego, mówiącego o nim, bez żadnego oczywiście takiego umocowania w faktach. Ostatnio jedna z jakichś takich czołowych dziennikarek
telewizyjnych zrobiła takie show, że czyta wiadomości, nie? I tam nagle przychodzi, znaczy ma odczytać tę wiadomość, że te dzieci będą odsyłane, a nie, że cała wieś przyjedzie do tego dziecka i już tak, będzie tak. miała legalny pobyt, tylko że do rodziny odeślemy to dziecko. Jak ona czytała tę wieść, to zaczęła płakać na wizji. O takie show robią. Ciekawe, ile skrobanek przeżyła własnie. To się dzieje każdego dnia w Stanach i ten artykuł jest po prostu jednym z tych szałów nienawiści lewactwa też amerykańskiego. Nas to może dziwić, mhm. bo akurat Polskę użyli tutaj do tego ataku na Trumpa, co oznacza prawdopodobnie, że Trump być może niedługo upomnie się o Smoleńsk. Dlatego jest ta nawalanka. Dałby Bóg. No to czekamy, o to się modlimy. Znaczy, że petycja odniosła skutek. Tak. To też się modlili i mówiliśmy, nie traćmy nadziei, to jest nasze zwycięstwo. Te 99 tysięcy, a raczej to, co się stało przed i po się będzie działo, to jest zwycięstwo Jezusa Chrystusa, bo to Jemu dedykowaliśmy i On niech odbierze sobie chwałę za to. Zobaczymy, co będzie w najbliższych dniach w tej sprawie. A przy okazji... Ziemia się trzęsie już. To wy pokazaliście, do czego jesteście zdolni, naprawdę. No wspaniale, zdaliście ten egzamin. Poprosimy teraz o kalendarium. Co się wydarzyło 20 czerwca? W 1815 roku w Warszawie proklamowano Królestwo Polskie, tak zwane Królestwo Kongresowe. W 1831 powstanie listopadowe, zwycięstwo powstańców w bitwie pod Kockiem. Powstanie styczniowe w 63. Porażka powstańców w bitwie pod Komorowem, przerwanej przez gwałtowną burzę. W 1869 w Odporyszowie koło Tarnowa w wypadku pierwowzoru lotni swej konstrukcji ciężko ranny został pionier lotnictwa Jan Wnęk. W wyniku odniesionych obrażeń zmarł w szpitalu 10 lipca. W 1922 oddziały Wojska Polskiego pod wodzą generała Stanisława Szeptyckiego wkroczyły do przyznanej Polsce w wyniku trzeciego powstania części Górnego Śląska. W 1940 w ramach akcji AB w Palmirach pod Warszawą zostali rozstrzelani wybitni przedstawiciele polskiego życia politycznego, społecznego, kulturalnego i sportowego. W 1944 litewski oddział pomocniczy policji niemieckiej w odwecie za śmierć czterech litewskich policjantów w starciu z 5. Wileńską Brygadą AK dokonał masakry 38 Polaków. Na mocy wyroku Polskiego Państwa Podziemnego za zdradę został powieszony w Warszawie Eugeniusz Świerczewski, agent gestapo wewnątrz AK, sprawca aresztowania generała Grota Roweckiego. W 1950 ogólnokrajowa akcja masowych aresztowań świadków Jehowy. W 2002 Sejm RP przyjął ustawę wprowadzającą bezpośredni wybór wójtów, burmistrzów, prezydentów miast. Do tej pory rady miejskie same spośród siebie wyłaniały wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. W 2010 roku odbyła się pierwsza tura przedterminowych wyborów prezydenckich. Do drugiej tury przeszli Bronisław Komorowski 41,5% i Jarosław Kaczyński 36,4%. Świat. Algierscy, podkreślam, piraci, zaatakowali wioskę Baltimore na zachodzie Irlandii i wzięli do niewoli ponad 100 angielskich osadników i Irlandczyków. Się rozhulali. W 1791, w czasie rewolucji francuskiej, król Ludwik XVI wraz z rodziną podjęli w przebraniu mieszczan nieudaną próbę ucieczki do tradycyjnie rojalistycznej Lotaryngii. W 1819 amerykański okręt Savannah przepłynął do Liverpoolu, kończąc jako pierwszy parowiec rejs transatlantycki. W 1929 na cmentarzu w syryjskim Aleppo dokonano ekshumacji szczątków generała Józefa Bema, skąd zostały przywiezione do Tarnowa. W 1931, w czasie wielkiego kryzysu, prezydent Herbert Hoover przedstawił plan rocznego moratorium na spłatę niemieckich reparacji wojennych krajom zadłużonym w stosunku do
USA. W 1970 Amerykanin Dave Kunst wyruszył z Wanseka w Minnesocie w pierwszą, zakończoną sukcesem, pierwszą wyprawę dookoła, pieszą wyprawę dookoła świata. Muszę zobaczyć, ile mu to czasu zajęło. W 1975 premiera horroru Szczęki w reżyserii Stevena Spielberga. Urodzili się w 1566 Zygmunt III Waza, król Polski i Szwecji. Zmarł w 1632. W latach 1592-99 był głową Unii Polsko-Szwedzkiej. Syn króla szwedzkiego Jana III Wazy i królewny polskiej Katarzyny Jagiellonki, po kądzieli wnuk króla Zygmunta Starego i królowej Bony. Ojciec królów polskich Władysława IV Jana Kazimierza. Za panowania Zygmunta III Rzeczpospolita osiągnęła swój największy w historii obszar. W 1793 urodził się Aleksander Fredro. O Fredrze mam na osobnych kartkach, więc na koniec powiem. W 1917 urodził się polski aktor, zmarły w 2006, Igor Śmiałowski. No, nasze pokolenie zna go z ról, zwłaszcza arystokratów, dziedziców, na przykład w Chłopach. Grał też w Lalce, grał w Dyzmie, grał. Szczególnie polecam książkę, pewnie gdzieś Państwo trafią, Igora Śmiałowskiego, pod tytułem Igor Śmiałowski opowiada. Ona została wydana, zdaje się, w latach 70. Pamiętam, czytałem ją zamiast jakiejś lektury szkolnej, potem dostałem dwóje. Ale to jest zbiór anegdot o świecie aktorskim, zwłaszcza Polski przedwojennej. Wspaniałe opowiadania pisane fajnym językiem, dowcipnym. Polecam, kto ma możliwości, Igor Śmiałowski opowiada. Trochę liznął Państwo tej dawnego tego sznytu, prawdziwej Warszawy kulturalnej, tego świadka aktorskiego, ale jest też jeszcze go pośmiać. Niestety ta mój egzemplarz ich przepadł w wyniku kolejnych przeprowadzek, a może ktoś z Państwa ma, to chętnie odkupię. W 1925 urodziła się pani Irena Dziedzic, polska dziennikarka, prezenterka telewizyjna. Prowadziła i była twórczynią pierwszego polskiego talk show pod tytułem Teleecho. No, też nasze pokolenie wie, o co chodziło. Pani chodziła od stolika do stolika, to w niedzielę ten program szedł po obiadku, i rozmawiała z interesującymi ludźmi na żywo. Na żywo, oczywiście wtedy talk showy to nie opowiadały, kto tam z kim spał, czy kto tam, prawda, jak cycki sobie powiększył. Dużo była większa wartość poznawcza tych programów niż dzisiejszych, tak. To na pewno. I to byli kulturalni, ciekawi ludzie, ale takim walorem było to, że oni naprawdę na żywo pili kawkę, a nawet niektórzy palili papierosa w studio telewizyjnym. No wtedy mężczyźni zawsze poruszali się w garniturach, dodam. Tak, czasy, które dawno minęły. No dobra. Przypominamy, że wtedy kawę często można było tylko w lokalach kupić, bo albo jej nie było, a potem w latach 80. była na kartki. 100 gram na miesiąc na człowieka. Tak. W zastępstwie można było dostać flaszkę wódki chyba, tak? Bo kawa... Co, ja akurat nie byłem zwolennikiem używania, nie jestem tak zorientowany, wiem, że ty studiowałeś, to lepiej tak, wiesz. I wtedy to był towar, jakby to powiedzieć, to jak waluta działało. To zarówno kawa, jak i alkohol. Ja, że byłem wyrzucony ze szkoły i nie studiowałem, to nie interesowałem się alkoholem, tylko sportem. Oczywiście większość kupowała kawę, bo z alkoholem był mniejszy problem. No, no jak pewnie. To w Polsce. Z kawą nie bardzo wiedzieliśmy, jak to uprawiać. Nie napędzisz. Kawy nie można było. Tak. A zawsze jakiś samogon gdzieś tam ktoś no znalazł. Następna osoba w 28 urodził się Jean-Marie Le Pen, francuski polityk, prawnik, założyciel, wieloletni przywódca Frontu Narodowego. W 1930 Magdalena Abakanowicz, znana polska rzeźbiarka, zmarła przed rokiem. W 1943 Wojciech Gąsowski, piosenkarz. No, on śpiewał te słynne Zielone Wzgórza nad Soliną, gdzie się podziały tam te prywatki, i ten taki motyw przewodni z serialu M jak Miłość, który idzie już nie wiem który rok, ale bardzo długo.
Ciekawostka taka, w 1985 roku no, polscy artyści występowali głównie za granicą, żeby zarobić wtedy prawdziwe pieniądze. I pan Wojciech Gąsowski wraz z ówczesną partnerką, tancerką Małgorzatą Potocką i prowadzoną przez nią grupą Sabat, to były takie kilka pań takie w negliżu tańczyły przy dynamicznej muzyce. Między innymi w filmie Wielki Szół jest taki kawałek, gdy tam ten akurat Sabat występuje. Wydaje się, że pani Potocka później została żoną pana Nowickiego, który grał Wielkiego Szu, tak mi się zdaje. No ale opowiadam teraz takie ploteczki przy kawce. Widać, że ta lektura ci się przypomniała. I to było ciekawe, bo właśnie pan Gąsowski i pani Potocka byli zakładnikami na porwanym przez palestyńskich terrorystów statku włoskim Achille Lauro. Przez jakiś czas tam byli przetrzymywani cała załoga i pasażerowie. W 1968 roku narodził się Mateusz Morawiecki, dziś ma urodziny. Słońce Polski. Słońce wzeszło nad Podkreśliłem Polską. Sobie kilka ustępów z życiorysu. W 1995 odbył staż w niemieckim banku federalnym. W latach 96-97 prowadził projekty badawcze w zakresie bankowości i makroekonomii na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem. To w Niemczech jest. W 1998 został zastępcą dyrektora Departamentu Negocjacji Akcesyjnych w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. I najpierw był na szkoleniu dywersyjnym, a potem uprawiał sabotaż państwa polskiego. To tak trzeba odczytać te informacje. To takie didaskalia Paweł przedstawia właśnie. Z polskiego na nasze, żeby było wiadomo. Był członkiem zespołu ministerialnego negocjującego warunki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w kilku obszarach, nie piszą w jakich. W 1998 podjął pracę w Banku Zachodnim, był doradcą prezesa zarządu, a następnie dyrektorem. W 2001 po połączeniu Banku Zachodniego Wielkopolskiego Banku Kredytowego został członkiem zarządu Banku Zachodniego WBK, a w maju 2007 objął stanowisko prezesa zarządu tej instytucji. Od 2008 do czasu wejścia w skład rządu w 2015 był konsulem honorowym Republiki Irlandii w Polsce. W 2010 powołano go w skład Rady Gospodarczej przy premierze Donaldzie Tusku. No, także to jest patriota pisowski pełną mordą świńską. 9 listopada 15 zrezygnował z funkcji prezesa zarządu Banku Zachodniego WBK, pozostając nadal akcjonariuszem, posiadając blisko 14 tysięcy akcji. Smród się ciągnie i to mówiłem, że już Ziobro siedzi na tym. Chodzi o kredyty, kiedy on był prezesem. Tak. Cała afera czeka. Dlatego Ziobro jeszcze nie został wyrzucony. A to otóż to. No to tam polityka warszawska. 16 listopada objął urzędy wicepremiera i ministra rozwoju w składzie rządu Beaty Szydło. Ciekawostka. Od kiedy pan Mateusz Morawiecki jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości? Od zawsze. Od urodzenia. No i tu nie, błąd, grzywna się należy. W marcu 2016 wstąpił do Prawa i Sprawiedliwości. Tak. Ścieżka awansu partyjnego błyskawiczna. Ciekawe jest, czy od tamtej pory ktokolwiek został przyjęty do PiSu. W marcu 17... Czyli przeniósł się z Platformy do PiSu. No to błyskawica. Zwykła kariera. W marcu 17 na zaproszenie ministra finansów Niemiec uczestniczył w spotkaniu ministrów finansów grupy G20 w Baden-Baden, będąc pierwszym przedstawicielem Polski na tym szczycie, jednym z kilku przedstawicieli państw nienależących do grupy. Teraz na chwilę powrócę do Aleksandra Fredro. Kilka wspaniały takich... życiorys mieliśmy przed chwilą. Ach, no to już nawet Fredro nie przeskoczy, tak? Nauki pobierał Aleksander Fredro w domu rodzinnym, nigdy nie uczęszczał do szkół publicznych. Czyli edukacja domowa. Domowa. To dzisiaj jeszcze jest możliwe w Polsce. Co prawda Niemcy się starają, tu taki off-topic, żeby zniszczyć wolność edukacji domowej w Polsce, ale kto z was byłby tym zainteresowany, zapraszamy na kontakt. kontakt@idzpodprat.pl. Skontaktujemy was z rodzicami edukującymi domowo. Być może wychowacie kolejnego Fredrę. Tu potwierdzam, że zawsze byłem pod wrażeniem tych dzieci, które uczą się w domu, bo
Nieszablonowe. Nie chcę tutaj się długo nad tym rozwijać, naprawdę. Grzeczne i niegłupie dzieciaki, to rzadkość w naszych czasach. Tutaj taki test jest przed liceum i Magda, chyba nie zrobię ci, Magda, jakiejś przykrości, gdzie powiem o twojej sukcesie. Magda, córka Michała i Ani z naszej redakcji, osiągnęła na tym teście wynik oszałamiający, tam zdaje się 90, nie wiem. 3-4 no, punkty ponad na 100. Ponad 90% na 100, edukowana domowo. Także gratulacje przede wszystkim dla rodziców, ale trochę i dla ciebie. Ja trochę, jak... żeby się nie wzbiła. Pozdrawiamy cię, Magda. Ja pamiętam, jakby taka była kiedyś taka otwarte spotkanie z udziałem dzieci. Jeszcze Korneliusz był taki mały, nie wystawał nad stół. Jakieś przedszkolaki miały coś tam się wypowiadać. Tam dzieciaki jedne były zawstydzone, zestresowane. W ogóle tam posługiwały się pojedynczymi sylabami. A ten czymś tam też się rysował. Ja sobie myślę, cholera, on wcale nie uważa, że jakiegoś głupola coś tu walnie. On tak się rysował, a potem, nie odrywając się od zabawy, wyrecytował jakąś formułkę, którą gębę wszystkim zamknął. Gratulujemy również Radkowi i Ani, bo tu chodziło o Korneliusza. Tak. Kopcia, który właśnie teraz pomaga. Tylko urósł znacznie. Nam w obsłudze technicznej. Dalsze ciekawostki urósł z życia pana Fredry. W 1806 stracił matkę w pożarze domu rodzinnego. Gdy miał 16 lat, czyli w 809, zaciągnął się do armii Księstwa Warszawskiego, później był w wojsku Napoleona. 3 lata później wziął udział w wyprawie na Moskwę, otrzymał virtuti militari. W 1830 brał udział w pracach Obywatelskiego Komitetu Pomocy dla Powstania, który został stworzony we Lwowie. W 1832 przechowywał w swoim majątku dwóch powstańców z Wielkopolski, którzy w obawie przed represjami pruskimi schronili się w Galicji. Czynił starania o budowę w Galicji pierwszej linii kolejowej. A jeśli chodzi o rodzinę, no o literaturze nie będę gadał, bo to każdy wie. Jesienią 1828 ożenił się z Zofią z Jabłonowskich. Miał z nią syna Jana, Aleksandra, córkę Zofię, zamężną hrabinę szeptycką, no o szeptyckim mówiłem wcześniej, gdy zajmował Śląsk, która była matką między innymi biskupa Andrzeja Szeptyckiego i jego brata generała Stanisława. O, tyle na dzisiaj. Dziękujemy bardzo. I był bardzo zaangażowany też w zwalczanie ówczesnej odmiany komunizmu, czyli socjalizmu. O, pisał tak, też tak. Różne dykteryki na ten temat, także człowiek naprawdę bohater, utalentowany i jeszcze, zobaczcie, jak trzeźwo myślący w sprawach społecznych i politycznych. A jak to pokazywał w swoich komediach, no na przykład w Zemście, takie typy polskie ówczesne, zwłaszcza Papkin przypadł mi do gustu, jak tak się reklamował, kim to on jest, szybko został usadzony. Znał się na ludziach. Jedna z tych komedii jest w naszym repertuarze naszego teatru. Nie wiem, czy na tym kanale... Śluby panieńskie. Tak, tak, ale czy na kanale tym, który mamy, bo na skradzionym wcześniej przez YouTube'a był. Nie wiem, czy myślę, został... gdzieś znajdziecie, jak piszecie. Z powrotem załadowany, ale postaramy się to zrobić. Tam spora część naszej redakcji bierze udział czynny jako aktorzy, a Ania Fałek, już wcześniej wymieniona, jest panią reżyser tego. No, bardzo nam się podobającego spektaklu. Jeśli mówimy o edukacji domowej, tak pomyślałam, że może w najbliższą niedzielę właśnie poruszymy ten temat w pogotowiu rodzinnym, bo wakacje się zbliżają, wiem, że też jesteście zainteresowani, jak w praktyce rozpocząć edukację domową, także to w najbliższą niedzielę. No to ja jeszcze dołożę, że nasz teatr przygotowuje kolejną sztukę, tym razem ze światowego repertuaru i tym razem Eunika będzie, którą pozdrawiamy, nie ma jej dzisiaj z nami, bo przygotowuje się do prowadzenia dzisiaj wieczoru chińskiego. Eunika tam zagra jedną z głównych ról. No ja też przyszło mi do głowy akurat sposób, jak wygrać wybory i przejąć władzę w Polsce. Czyli dopuścić do wyborów bez ograniczeń wiekowych i zapowiedzieć, że nie będzie obowiązku szkolnego. No i kolejni wyborcy. A ten program to ja głoszę już od dawna, że obowiązek szkolny jest jedną z podstawowych przyczyn patologii. Dopiero od 18 roku można głosować. To zainteresowani są poza zasięgiem. Może wiesz, ci nastolatkowie dziadków przekonają. Żeby poszli ja wolę na ciebie przekonać zagłosować. Nas nastolatków, to dłuższy był kapitał polityczny w obrobce.
Jeśli chodzi właśnie o Dzień Prawdy o Chinach, zaczynamy dzisiaj festiwal. Przyjeżdża do nas redaktor Hanna Shen. Gorąco czekamy na tą wizytę. Zaczynamy o 18:00 dzisiaj w Patriotycznym Centrum Kultury. Idź pod prąd. Połączymy się też z amerykańskim pastorem Bobem Kraftem, który obecnie mieszka w Hongkongu. Usłyszymy też wypowiedź Joshua Wonga, 22-letniego hongkońskiego aktywisty politycznego, który był jednym z liderów rewolucji parasoli w 2014 roku. Będzie też możliwość oczywiście porozmawiania z redaktor Hanną Shen. Możecie już teraz wysyłać nam naszego maila pytania do pani redaktor. A w czwartek o 18:00 projekcja filmu W imię Konfucjusza i Trudno uwierzyć. To wszystko w naszym Centrum Kultury, także serdecznie was zapraszamy dzisiaj i jutro. A spotkanie z Marianem Kowalskim w sobotę o 17:00, także już za kilka dni. Dlaczego polska prawica wciąż przegrywa? To jest Hotel Grain, ulica Tadeusza Rejtana 1 i Lipsko. W następną sobotę o 17:00, 30 czerwca, sala kinowa LCK, ulica Rynek 2. Możecie też pomóc klubom Idź Pod Prąd w promocji tego wydarzenia. A klub Stoke on Trent z Wielkiej Brytanii zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału i kibicowania w turnieju piłkarskim. Mówiliśmy też wczoraj, ale nasi klubowicze poprosili, żeby powtórzyć ogłoszenie. Jest to turniej Pamiętamy 44. Odbędzie się 29 lipca tego roku w Slough pod Londynem. I zachęcamy wszystkich chętnych do kontaktu z klubem. I jesteśmy głęboko przekonani, że nasi widzowie z drużyny Idź Pod Prąd okażą wolę walki i nie przyniosą hańby swojemu narodowi. Tak. Tak. I jeszcze to tyle odnośnie wczorajszego meczu. Jeszcze otrzymałam informację, że autor tego artykułu z New York Timesa, którego fragmenty czytałam wcześniej, jest to Mark Santora. On jest szefem tej gazety w Warszawie. A. Czyli Gazeta Wyborcza, no to już i wszystko jasne, także my nie musimy, że tak powiem, czytać, żeby wiedzieć. Znowu wyszło, żeśmy odczytali, skąd on tych mądrości, tych kucypałów w tym swoim durnym artykule naczerpał. Musiał jakąś broszurę kodu sprzed 2 miesięcy przepisać, ma gotowy artykuł. Dostał kasę, wziął w dolarach, zobacz. Siedzi w Warszawie, a zarabia w dolarach. Nie widziałem takiego wroga Ameryki, który by nie przyjął dolarów. Żegnamy się z wami, ale tylko na chwilę, bo pamiętajcie, że o 18:00 serwis informacyjny Cezary Kłosowicz, Kowalski, Chojecki odpowiadają, a również w Lublinie będzie się działo dzisiaj o 18:00. Na razie to tyle. Marian Kowalski. Dziękuję. Paweł Chojecki. Dziękuję. Dziękujemy wam, że byliście z nami i do zobaczenia. Do zobaczenia. Thank you.
Żeby widzieć padając w ataku Polskę wolną i czystą jak łza. Po szwadronie ni śladu, ni znaku, tylko Dyektyar w oddali gdzieś gra. Tylko Dyektyar w oddali gdzieś gra.